Dzień dobry, szanowni pożeracze popkultury, witam w fantastycznym składzie dzisiaj, a mianowicie dołącza do nas Radek Pisula z Napisów Końcowych i z to witam Radku. Witam serdecznie. I tradycyjnie jest ze mną Rysław. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Który ma nowy mikrofon i nowy setup i to też słychać. I Grzegorz Wątroba z kanału Okiem Deva. Dzień dobry. Cześć wszystkim. I witam wszystkich, którzy w tym momencie do nas dołączają. Jak widzieliście gdzieś tam w tle była plansza Please Stand By, która może kojarzyć się z ekranami ładowania gry z serii Fallout. Nie przypadkiem, bo będzie to z pewnością jedna z głośniejszych premier, o których będziemy mówili dzisiaj, przeglądając sobie premiery kwietniowe filmowe, serialowe, growe i nie tylko, ale tradycyjnie zaczniemy od takiej luźnej dyskusji o tym, co nas poruszyło, zachwyciło, zawiodło w minionym miesiącu. I zaczniemy od gier. Zaczniemy od gier i chciałbym zacząć, mili panowie, od gry, która wzbudziła duże kontrowersje w ostatnim czasie, mimo że zebrała dobre oceny od krytyków. Ja w nią osobiście nie grałem, wiem tylko, że mój przyjaciel Krzysztof miał dużo złego do powiedzenia o niej. Jestem bardzo ciekaw, co wy będziecie mieli do powiedzenia, a mowa mianowicie. O Dragon's Dogma muminki. 2. A, nie, nie, to Przepraszam. Gale, Gale, muminki, w muminki są spokojne. <laughs> muminki są super. Moment. Moment. Skończyłem muminki, więc wiemy. <laughs> Dragon's Dogma 2. Który z was panowie chciałby zacząć? Chyba Grzegorz wiele więcej, nie? A muszę? Nie, no dobra. Dragon's Dogma 2, no to mamy taki powiedzmy w miarę otwarty świat, walkę z wielkimi potworami. Troszeczkę slashera, troszeczkę sozlajka, -like tu by się wszystko zgadzało. To pod kątem samej mechaniki wydaje mi się, że ta gra poprawiła wszystko, co było nie tak w pierwszej części. I tutaj jest, wydaje mi się, jak najbardziej wszystko w porządku. Tak samo, jeżeli chodzi o. Ta fabuła jest taka, po prostu nie przeszkadza. I tutaj, no niestety, pod tym kątem, to jest miałkość ponad miałkość. No i niestety też technicznie nie wyrabia, dlatego, bo mimo, że wydaje się świat nie aż tak duży, to on jest w wielu miejscach bardzo zawiły i złożony, jeżeli chodzi o mechaniki tego, kogo możemy spotkać po drodze. Jest pewne takie wrażenie przygody, natomiast no właśnie pod kątem tego, że tam jakoś architektura kodu musi wyglądać na pewno tak, że mamy dużo... Agentów w świecie, w sensie aktorów, którzy mają swoje ścieżki, przez co możemy ich nigdy nie spotkać, że możemy w dowolnym momencie gdzieś na nich trafić i oni mają swoją historię, swoje jakieś tam przygody, może jakieś zlecenie i tak dalej. No to gra jest dość mocno obciążająca procesor, nie tyle karta graficz graficzną co procesor i tym samym technicznie troszkę leży i jest dość wymagająca pod kątem CPU, przez co na konsolach gra ma E, tylko jeden tryb, 30 fps. E, odblokowane teraz dopiero pla planują albo już dodali e, ten limit tam, żeby mieć płynne 30 fps i stałe, e, gdyż. E, e, to, że wchodzimy w jeden obszar i mamy tam raptem 30 fps i spadki, a potem mamy 40, 50, czasami 60, No powoduje to, że mamy bardzo dziwne wrażenie, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę, i to też nie wychodzi dobrze. E, no i największą kontrowersją, oczywiście, są niby niekonieczne, ale jednak zmieniające bądź wpływające na design gry, mikrotransakcje, które. E, Sprawiają, że na przykład jeżeli chcemy wystartować nową postacią, no to najszybciej co prawda możemy sobie to kupić w sklepie za e, przedmioty, które można znaleźć w grze jasne. Natomiast najszybszą drogą jest e, je kupić za pieniądze i te mikrotransakcje, mimo że nie są konieczne, to jednak z, e, ich konstrukcja ewidentnie wpłynęła na design gry przez co no, tutaj ludzie się bardzo mocno o to To zmieli. ja mam do ciebie pytanie jako eksperta. I, tak? No bo mm, ty bardzo dyplomatycznie zacząłeś, jak fachowiec i przedstawiłeś obiektywny opis gry, zbierając... No bo cała gra jako, jako gra jest dobra, tylko produkt jest zły. No w, właśnie do tego zmierzam. Czy zgodzisz się z tym, co słyszałem z kilku miejsc, że gracze sami nadmuchali tę sprawę, przeinaczając bardzo często i prze... Mm, Przesadzając z wagą um, tych mikrotransakcji, tego jak one faktycznie wpływają na grę? Czy, to, czy taka jest Twoja opinia, że jest to pewna przesada i że ta kula um, gnojówkowa zaczęła się sama toczyć i powiększać stopniowo przez to, jak gracze powielali to dalej, i, braku, i brakowało trochę takiego bardziej fachowego podejścia, które byłoby wyzute z retoryki kontrowersji? I rantu, czy uważa, że to jest uzasadnione, to jak bardzo wiele osób odnosi się do tej gry? Znaczy każdy ma prawo do swoich emocji z tym związanych, bo mi bardzo przeszkadza na przykład to, że ewidentnie design gry jest tak przeinaczony, żeby pasował do tych mikrotransakcji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że recenzenci, którzy oceniali grę, nie mieli dostępnych tych mikrotransakcji na starcie. I też okazuje się, że nie każdy recenzent dostał notatki od wydawcy, które wskazywały na to, że te mikrotransakcje będą. Więc jak dla mnie, to tutaj jest parę nieuczciwych zagrywek, już w ogóle i nie ma tej pełnej informacji. Gdyby ona była od początku, to wydaje mi się, że e, przynajmniej ta, tak wprost powiedziane, że te mikrotransakcje będą, to myślę, że ta głównoburza byłaby mniejsza po prostu. A tutaj chodzi o to, że może nie sam fakt. Sam fakt może niektórym przeszkadzać, niektórym nie. Ale to, że wyszło trochę tak, jakby zataili te informacje, bo faktycznie niektórzy pokazywali, niektórzy recenzenci, typu na przykład James Corden z Windows Central, mówił, że on w notatkach to miał, tylko że on to zignorował. Ale z kolei niektórzy recenzenci wprost pokazywali te maile od firmy, od wydawcy z, z kluczem, i tam nigdzie nie było właśnie linka do notatek z tą Aha. informacją. Jest... Więc to nie jest tak, że każdy o tym wiedział. Okej, okay. ja, ja chciałbym usłyszeć zdanie Radka, bo Ty, Radek, wpisałeś tę grę na listę, jako coś, co chciałbyś omówić, tylko przeczytam komentarz Mata Diaxolot. Ja jestem po stronie osób oburzonych, bo wydali dobry, ale nieskończony produkt. Wiedzieli, że klatki latają, a mimo to wolnęli mikrotransakcje, mimo pełnej ceny gry AAA, także nie kupiłem w ramach Buntu. Radku. Ja się zgadzam z e, Grzegorzem z, e, pod tym względem na pewno, że ta gra jest po prostu dobra i ta cała otoczka związana z tymi transakcjami była tej grze zupełnie niepotrzebna. Bo ona by się obroniła w takim stanie, w jakim jest, bo tam chociażby te kryształy, które z, możesz sobie kupić za pieniądze, które służą temu, że masz te szybkie podróżowanie, to są rzeczy, które są zbędne w tej grze, bo zresztą ja wierzę zupełnie ich i cuną. Że on projektował tę grę pod takim, w taki sposób, żeby to było niepotrzebne, zupełnie te szybkie podróże. Tą grę masz smakować, masz poznawać ten świat poprzez to, że po prostu po niej podróżujesz. I ta gra się sprawdza pod tym względem. Ona jest naprawdę fajna i rozrywkowa, no ale ma te wady techniczne na pewno, bo to, to widać. Ona potrafi bardzo mocno przyciąć. Potrafią się jakieś rzeczy sypać, inne techniczne, i to widać. Co też jakoś mi super nie wpływa na samą jakość, samą przyjemność płynącą z gry, bo ona ma naprawdę fajne mechaniki, przemyślane, to wieloklasowość tych pomocników, którzy tam się pojawiają, tam jest kupa naprawdę fajnych rzeczy. Ale ja się tutaj zupełnie zgadzam z tym, że te zatajanie rzeczy i które się mają pojawić dopiero po premierze, żeby recenzenci zdążyli powiedzieć, że gra jest super, i zresztą ona miała super recenzję na samym początku i sam w samych superlatywach raczej się o niej mówiło. I to zatajanie to jest coś, co niestety coraz bardziej się przejawia w samą branżę, bo mieliśmy na przykład Tekena, który zaczął fantastycznie ósemkę, który też wprowadził sklep dopiero po czasie, jak zebrał kupę dobrych ocen, sprzedał się bardzo dobrze i nagle ten sklep się pojawił, którego miało nie być. Teraz mieliśmy na przykład to skład, Squad, które tam się wszystko posypało, ale też zapowiadali teraz pierwszy sezon tego Jokera. Który miał się pojawić, który miał być darmowy, miał być jakiś element, jakieś rzeczy fabularne, nowe dodawane. To się też nie pojawiło. To jest wszystko pizza na wodę. I te przekłamania są absolutnie coraz gorsze i wpływają na branżę zupełnie negatywnie. No tutaj też mówię o produktach, które są po prostu słabe, ale Dragon's Dogma nie zasłużyła na to, żeby tak dostawać po głowie, bo to jest dobra gra. No ale została zeżarta przez. Praktyki chciwość... wydawcze. I tak, i praktyki wydawnicze. To szybkie pytanie. Już oddaję głos Rysowowi, jeżeli chce zabrać w tym temacie Odrobinkę. Zdanie, odrobinkę. ale jeszcze przeczytam dwa komentarze. Pierwsze, no clue, pytanie doradka. Na jakim etapie gry jesteś ile godzin już masz na koncie? Kurczę, gdzie ja teraz jestem? Ja, ja nie mam jakoś super dużo godzin. 6, 7, więc ja się dopiero rozpędzam, nie? I... Jeszcze tutorial. No i nie, no już <laughs> wyszedłem z tutorialu, nie? Ale to jest, to jest gra, w którą jeszcze nie włożyłem tyle czasu, ile bym chciał, bo pojawiła się inna gra, w którą włożyłem dużo więcej czasu i niestety te premiery się na siebie nałożyły, ale do tej drugiej gry zaraz przejdę, żeby tutaj nie zabierać tematu. Okej. Okay. I pan Iwon napisał, gra jest do zbojkotowania, niezależnie czy jest dobra czy nie. Zwyczajnie nie można pozwolić na takie praktyki. Najpierw płaciliśmy za ciuchy w grze. Teraz slot na postać, a za chwilę będziemy płacili za sejwa. Hrysław. A, ja, ja, a proszę. A to mogę dodać jeszcze jedną tak, rzecz? To tak. ja uważam, że to jest też e, t, taki bojkot. Nie, ja się zgadzam. Jeśli ktoś chce bojkotować, to jest to, absolutnie indywidualna sprawa, ale to też jest nieuczciwe w stosunku do samych twórców gry, bo oni nie chcieli zrobić tej gry, żeby była przygotowana pod te mikrotransakcje. Oni chcieli po prostu zrobić dobry produkt. I tutaj absolutnie można, ja jestem za tym, żeby. E, być przeciwko tym mikrotransakcjom i absolutnie nie inwestować żadnych pieniędzy w to. Niech tak gra po prostu nie zarabia w ten sposób, nie? Ale kurczę, uważam, że to jest cały czas dobry produkt, nie? I nie chcę go jakoś, wiesz, gonić z pochodniami, bo to nie ma sensu według mnie. Rysławie? Ja grałem tego przez chwilkę, ale za to przetestowałem tę grę na GeForce Now, bo chciałem sprawdzić w związku z kłopotami z grą, jakie się też u mnie pojawiły na komputerze, mimo że mam dosyć mocny, to miałem takie migotanie tekstur. Cały czas, cały czas mi gotowe mi tekstury. Możliwe, że to jest z moim komputerem, chociaż zaktualizowałem sterowniki, nic nie pomogło. Włączyłem na GeForce Now. I na GeForce Now, jeśli macie dobre łącze, to ta gra bardzo dobrze działa. Więc yy, taka mała reklama akurat tej usługi, która z miesiąca na miesiąc zdaje się prezentować coraz lepiej. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, to jest tak naprawdę z tego, co czytałem i widziałem, yy, Drag Dragon's Dogma 1 zrobione od nowa. Poprawione Dragon's Dogma 1. W zasadzie fabularnie jest bardzo to samo. Też jesteśmy tymi ożywieńcami tak. zabitymi przez smoka i fabuła się rozwija podobnie i jest po prostu więcej, lepiej teoretycznie i, i, i ładniej. Natomiast to jest Dragon's Dogma 1 po odnowieniu, więc w dużej mierze. Jeśli chodzi o te ich nieszczęsne DLC-ki, no to. Totalna głupota, moim zdaniem. Chociaż nie ma tam, ja też powtarzałem, przyznam się tutaj bez bicia, powtarzałem plotkę, że nie można rozpocząć, że, że, że trzeba zapłacić, żeby rozpocząć nową grę. Nie, 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 nie ma takiego delce. Mm. Jest, już jest opcja dodana, bo to rzeczywiście była jakaś abstrakcja, że, że żeby rozpocząć nową grę, trzeba było usunąć swoje stany z katalogu. Teraz już jest normalnie opcja dodana, jeśli chodzi o nową grę i te. DLC, które sprawdzałem i patrzyłem, jak wyglądają. W ogóle są komicznie przetłumaczone na język polski z błędami. Sama gra nie ma, nie ma, nie ma polskiego do wyboru, co jest skandalne moim zdaniem, bo to jest duży RP z takim archaizowaną, archaizowaną angielszczyzną, a DLC-ki mają polskie opisy z błędami przetłumaczone. Na przykład słowo jail, w sensie pisane gaol, jest potraktowane jako nazwa własna i Ucieczka z Gaol. Weź klucze, które pozwolą ci uciec z Gaol. A Gaol to jest, czyta się tak samo jak jail, jail, i to jest po prostu archaiczny zapis. zapis tego słowa. Więc, no, ale to, to już jest tak, taki wtręcik malutki językowy. Natomiast samą grę poczekam sobie. Mam ją, poczekam z miesiąc i sądzę, że za miesiąc to będzie bardzo dobra pozycja. DLC-Ków, nie zamierzam kupować, one są do niczego niepotrzebne, można tą całą grę przejść. Podejrzewam, nie tykając w ogóle żadnych tych dodatkowych transakcji, więc. To prze, prze... Nie, nie rozumiem, po co je dodano. Po prostu nie rozumiem taki... coś tak abstrakcyjnego jest dla mnie dodawanie tego typu dodatków do gry jeszcze dla jednej osoby. Ja rozumiem kosmetyczne rzeczy, tak? że ktoś chce sobie zmienić, nie wiem, ma 50 nowych fryzur, OK spoko chociaż tutaj też powinno być w, w pakiecie z grą ale jakieś spe, specjalne nie wiem błyszczące kostury świecące miecze wybuchające sakwy na proch cokolwiek I, jeśli ktoś takie rzeczy chce i kupować żeby jego postać się oznaczała w grze, grze dla jednej osoby bo to nie jest gra wieloosobowa prawda to jest tylko ta osoba która to kupi to widzi no to spoko ale, ale... Robienie tak inwazyjnych, może nawet nie inwazyjnych, tak, tak dużej liczby mikrotransakcji w grze dla jednej osoby, jest dla mnie dziwnym posunięciem. Fashion, fashion z dogma to się nazywa. Zset napisał, trzeba być obiektywnym, jeden minus w postaci mikrotransakcji nie może zakryć innych plusów tej gry. Mówmy głośno o mikrotransakcjach, bo trzeba, ale tak na czysto sama nie jest zła, a nawet dobra. Ale tu też zdania są podzielone. Przejdźmy, są, tak. przejdźmy do gry, co do której zdania nie są podzielone. I jest to jednoznacznie zachwyt, to jest drugi najlepiej oceniany Final Fantasy w historii, tej, tej, tej serii, to jest Final Fantasy VII Rebirth, czyli druga odsłona remake'u Final Fantasy 7ki. Ja, ja tylko powiem, że ja gram obecnie, Radek wie, bo ja tam mu cały czas jakieś aktualizacje wysyłam, ja gram obecnie Final Fantasy VII, ten remake z 2021 podajrze roku. Mhm. I jestem zachwycony. Jestem po prostu zachwycony. I za każdym razem, kiedy mówię to mojemu przyjacielowi Marcinowi, że jestem zachwycony siódemką, to on mówi: to poczekaj na rebirth. To, po, to poczekaj na rebirth, bo tam wszystko jest lepiej. A tak, to jest że... śmieszne, że, że oni to sprzedają jako remake, a tak naprawdę, jeżeli. Ciężko docenić fabułę tej gry i czasami zorientować się w takich niuansach, jeżeli nie zna się podstawki, w sensie tej oryginalnej części. Jak dla mnie to jest kontynuacja bardziej niż remake. Ale mówisz o kontynuacji oryginalnego Final Fantasy VII 97? Nie, nie, nie. O, tak, o tak, tak, że tak okay. naprawdę ta trylogia remake'owa to jest tak naprawdę co, to jest sequel, to jest taka... a, nie, a nie remake faktyczny. To chyba okay. tak to jest w ogóle taka gargantuiczna wersja reżyserska, nie? Bo tak. i tam te rzeczy, które były bardzo malutkie w oryginale, tutaj rozciągają w taki... tak. o, o, absolutnie wielki sposób. To jest super, bo to gra w tej wersji. Idealnie. Rysławie. Ja jestem bardzo zadowolony z Rebirth, chociaż już kilku moich, koleg... kilku moich kolegów pokończyło i twierdzą, że. Ah, naciągane 7 na 10, to dla mnie wręcz przeciwnie. Gra jest wyśmienita, ma pewne problemy techniczne, dla mnie takie pomijalne, natomiast bawię się znakomicie. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do transmitowania tej gry, bo remake cały, przechodziłem na transmisjach i to było fenomenalne doświadczenie po prostu. Fenomenalne, zwłaszcza, że grałem jeszcze w polską wersję, e, która jest dostępna do wersji pc Tutaj czekam, aż wersja PC-owa się pojawi renesansu, żeby też ta polska wersja społecznościowa powstała. No i tylko żal, że trzeba czekać pewnie jakieś 3-4 lata na kontynuację i zakończenie całej tej trylogii, która nie wiem, jak się mm. będzie nazywać. Nie mam pojęcia. Bo Reunion raczej nie, bo Reunion to Crisis Corp. Tak, jest. Redone. Redone. Requiem, możliwe, że będzie requiem, requiem. Requiem, może Requiem. David napisał, można mieć romans z Tiffą, więcej mi nie trzeba. Ja tylko zaznaczę z kronikarskiego obowiązku, że jestem team Erith, a nie team Tifa, także Nie, no, byłem... team Tifa, oh, proszę yeah. yeah. Byłem, byłem yeah. team Jesse dopóki Życia nie, znasz, dopóki mi nie w... <laughs> Byłem team Jesse dopóki nie umarła mi w trakcie gry, ale tak, ma, minor spoiler. Yeah. Tifa. <laughs> tylko Tifa, tylko team Nie, yeah, nie, yeah, no Eris jeszcze, is... i, jeszcze są konoserzy, którzy chcieliby Yuffie, ale to poza. O nie, tym, nie, 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 Yuffie. Nie bez To jest to teraz przejdźmy do gry, która zbiera mieszane opinie, ale aż dwójka z Was pisała ją jako, jako tytuł, który chcielibyście omówić. To jest Alone in the Dark. Znaczy, gra tak kultowa, jeżeli chodzi o sam tytuł, że aż dziwię się, że tak rzadko wychodzą kolejne części bądź remake'y. Zaznaczę tylko, również z kronikarskiego obowiązku, że poprzedni remake chyba ukazał się w 2011 roku coś takiego Ósmym, albo i ósmym, Albo i ósmym. No więc to naprawdę już jest eon w świecie gier wideo i zebrał znacznie gorsze recenzje niż ta część. Znaczy, był miażdżony wręcz. Jaka jest opinia wasza o tym nowym Alone in the Dark? To, mogę, to może Proszę. ja może. tym razem. Dobry to jest, to jest dobra gra. Natomiast z minusami. To, to, to nie jest bardzo dobra gra, to nie jest dostateczna gra, to jest 4 minus w skali szkolnej. Bo ma naprawdę ciekawą opowieść. Ma miejscami znakomitą grafikę. I klimat, i muzy muzyka w tej grze. To jest mistrzostwo. To jest muzyka, ten jazz, który tam To jest wlański jazz. Tak. Natomiast o. ma pewne mechaniki, które powodowały u mnie ból zębów ja już nie mam walka. To jest masakra, ostatnia tak. walka. Chodzenie, chodzenie po domu o jest Boże. dużo lepsze niż to, co się dzieje tak. w tym świecie. Eksploracja, super. Zagadki, świetne są zagadki, bo są mm. moim zdaniem idealnie wyważone, jeśli chodzi o poziom trudności. Bo to nie jest tak, że przychodzisz z marszu, musisz się troszeczkę zastanowić, ale to nie jest też, że tkwisz. Tak jak wtedy Nie, 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 nie czuję, że musisz solucji szukać od razu. Tak. Nie, nie musisz szukać solucji. To nie jest talos principle, że siedzisz albo baba i you, że godzinę albo dzień siedzisz nad jedną segatką. Nie, tutaj spokojnie sobie grasz, przechodzisz. Naprawdę piękne wnętrzna, piękna posiadłość. Ciekawa historia, która też w tle w notatkach jest prezentowana i tam mhm. są bardzo dla miłośników Lovecrafta ciekawe smaczki. Ma gra problemy techniczne. U mnie się objawiały, objawiały tym, że po prostu postać mi. Się blokowała. Nie mogłem ją ruszyć, znaczy mogłem kręcić w kółko, musiałem wyjść z gry, wczytać stan i mieć nadzieję, że nie, w, nie wdepnę na przykład znowu w błoto albo w jakieś tam krzaczory. No i ta walka, kurczę, ta walka to jest. Walka to jest dostateczny na szynach. To jest um, zdecydowanie element najgorszy tej gry. Gdyby walka była lepsza, a może gdyby jej w ogóle nie było, gdyby tylko straszyć, tak jak w niektórych, tak jak w tak, jak Silent Hill Downpour, mhm. chyba było. Mhm. Y w Clock Tower na przykład jest taka japońska seria horrorów, tak. gdzie nie masz szans w ogóle. z Musisz uciekać. Tylko trzeba uciekać. To było ciekawe. Froget napisał. Natomiast że... sam, same mhm. projekty potworów ciekawe były. Ogólnie graficznie jest. jest, jest... Przyzwoicie też, jeśli chodzi o klimat, bo jeśli chodzi na przykład o jakość tekstur, to, to, to powiedzmy to jest PlayStation 4. To, nie, jest, to nie, widzimy, nie widzimy, że to jest PlayStation 5 czy tam nowa generacja. Natomiast ja się dobrze bawiłem, nie żałuję czasu spędzonego, nie, nie żałuję wydanych pieniędzy. Przeszedłem Edwardem Karming, będę chciał przejść raz jeszcze wiedząc, że mm -hmm. różnią się tylko przerywniki. A cała, cała rozgrywka jest taka sama. Natomiast gra mi się podoba ogólnie i, i chętnie do niej wrócę. Można nawet sobie pudełkową wersję na PlayStation 5 kupię. Froget napisał, że walka toporna, czyli dla fanów Gotika, a Czejenesku, że Alone in the Dark, już skończone, Edwardem, teraz kampania żeńską postacią. Mi się bardzo podoba świetny scenariusz, nagrane głosy, znajdźki pisano mówione, świetne zagadki, ale fakt walki toporne. Radku. Hmm. Tak, ja, ta część, gdzie eksplorujesz dom, jest fantastyczna. Naprawdę ja się bawię w tym względzie super, szczególnie, że to jest mocno osadzone w tym klimacie lat 20. tam znajdujesz jakieś stare magazyny sci fiowe inne tego typu rzeczy, tak. Super, tak, no? tak. I to ma naprawdę kupę Klimat Plus, to, to cały sztaparz tego domu, wszyscy mieszkańcy, którzy się tam znajdują i z tymi tam wchodzą w interakcje, to jest naprawdę bardzo, bardzo klimatyczne. No gdy wchodzisz do tej części tego świata, gdzie pojawiają się potwory, tam już to trochę siada, przez to, że ta walka, tak jak Grysław mówił, no ona jest naprawdę bardzo toporna. Znaczy czujesz... Czujesz, że grasz przepitym detektywem, który ma problemy tak. ze strzelaniem, ale nie wiem, czy to było zamierzone, nie? czy to tak wyszło po prostu. Nie? O, i najlepsze leczenie jest, jak, żeby się wyleczyć, tak. bierz wódeczkę. Wódeczka, tak. I, I znajdujesz do tak i popijasz za każdym razem, Jest to naprawdę jest Plus, no kurczę, też to, to jest gra, która no, nie jest AAA, nie? Ona też w mniejszej cenie chodzi i tam widać, że to jest A i z wszystkimi tymi tego naleciałościami, nie? No bo to też te rzeczy graficzne, techniczne no, czasami siadają, ale tak. Gra potrafi naprawdę ładnie wyglądać, szczególnie gdy jest spokojnie na ekranie. Gdy po prostu chodzi i obserwujesz rzeczy, na tym się skupili. I no, ten świat się super eksploruje. Też ta gra ona nie jest jakaś bardzo długa, jest taka bardzo intensywna. Te zagadki, tak jak są też są fajnie przygotowane. I ja naprawdę polecam, kurczę, bo ona mnie bardzo zaskoczyła. I też widać, że to robili ludzie, którzy mają nieprzebrane pokłady miłości do tych oryginalnych gier. Tutaj jest tyle nawiązań, tyle wszystkiego. Zresztą, kurczę, w DLC-ku od razu na początek dostajesz możliwość grania skinami z oryginalnej gry z 92. roku, mm. więc grasz tym wosatym karmim. Można też jest... przełączać się <gry> chyba nawet między między widokami, czy właśnie między postaciami. Jest kilka filtrów. Tak, postacie, tego, znaczy, po, tak, 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 ale postacie możesz okay. sobie właśnie przełączyć w te stare, stare wersje. Nie? I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No, urzekła ja ta gra. No i ta muzyka, kurczę. Muzyka słuchasz jest. tego jazzu i odpływasz no. zupełnie, nie? Nawet jak masz te właśnie... E, e, Lewele, gdzie chodzić, gdzie są te potwory. to i tak gdzieś tam przygrywa ta muzyka w tle, i jakoś łatwiej można to przegryźć, nie? Że to, to jest Ukraina snów też, tak. Jest naprawdę hmm. mnóstwo nawiązań do Lovecrafta. Hmm. jest Jest tarna koza, nie chcę zdradzać dokładnie co tam tak, się tak, dzieje tak. Wiesz co, bo jak bo jak chodzisz po tych uliczkach i zanim się potwory wyjdą i masz strzelanie to to jest klimatyczne nie bo nie wie coś tam czai za rogiem to jest fajne kogo spotkasz nie masz jakiś sklep gdzieś pojawia jakaś dziwna postać bo te postacie też bardzo fajnie reagują nie? to jest jak film Lyncha, że oni niby wiedzą co się dzieje ale podchodzą do tego w taki dosyć lightowy sposób i to jest bardzo dziwne to się później wyjaśnia oczywiście no, ale jest to jest to klimatyczne i bardzo oryginalne ja polecam Grzegorzu chcesz coś do tego dorzucić czy Przechodzimy do kolejnej gry. Wejdźmy może dalej. Rise of the Ronin. Nie wiem, dlaczego znalazłem akurat taki, taką wersję podglądu w jakimś sklepie, ale. Reklamę robisz? <grymne> A to jest przyzwoity sklep, tak swoją drogą. Rise of Ronin, moi drodzy. Radku, to jest coś, w czym to spędzasz więcej jest, czasu nie, niż jest, Dragon's jest, Dogma. Tak, to, to, to mi zabrało Dragon's Dogma i na szczęście zdążyłem Madonna and Dark jeszcze skończyć, bo było krótkie, bo też by pewnie odłożył wszystko, bym odłożył. Bo ja jestem sierotą zupełną po Golden Tsushima i potrzebowałem takiej gry. I to jest połączenie tych naprawdę fajnych, przemyślanych klimatów japońskich z samurajami. Zresztą tutaj akcja też się rozgrywa 100 lat po tych czasach, które były przedstawione w of Tsushima, więc mamy dużo technologii już, można powiedzieć, współczesnych. No i tak. To jesteśmy 1800 60. Nie powiedziałem teraz dokładnie. Nie wiem, no jak się duże... to znacznie, znacznie, znacznie. A, ale później, to znacznie niż... później. Rozumiem, że to się, się no tak, w XIV wieku. Ale ja powiedziałem później. A jak ja powiedziałem wcześniej? Że sto... Nie Powiedziałeś że sto ze 100 lat. Sto lat. A... A nie, to jest więcej, więcej, to to. Więcej. Ja no, więcej, 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 Jezu, tak, 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 założyło mi się z czymś. Dużo więcej, nie? Ale, ale no jest ten klimat e, bardzo fajny, plus to jest gra e, Souls podobna. I ja nie jestem w tej gry dobry, zresztą gadaliśmy troszkę przed nagraniem, że to jest coś, co mnie strasznie frustruje i się bałem tej gry, no ale samurajowie są, więc ja mówię, nie, muszę, muszę się przemóc i na początku grałem totalnie jak w Devil May Cry i ginąłem co chwila, dostawałem pod dupie, bo próbowałem tylko bardziej naciskać guzik i wygrać tym, nie? Że, że będę biegał wokół przeciwnika i ja go napieprzał. To nie działało zupełnie, więc nauczyłem się blokować, nauczyłem się robić uniki i teraz jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Ta gra też cierpi w pewien sposób na te naleciałości Ubisoftowego otwartego świata, że w tym momencie masz bardzo dużo znaczników na planszy i zaczynasz za nimi biegać. Yy, I też ma problemy techniczne, bo tutaj ta gra potrafi wyglądać absolutnie wspaniale momentami, a w innych miejscach wygląda paskudnie. Ale to jest Team Ninja i oni to już wielokrotnie przerabiali, że no te gry tak miały. Ale ona daje mi bardzo dużo po prostu radochy z gry, nie? Ona mi sprawia przyjemność. Lubię być w tym świecie, lubię biegać jednak za tymi znacznikami I, i tak, na razie się dobrze bawię. Zobaczcie, jak będzie dalej. Plus bardzo fajnie jest ten myk, że na początku sobie robisz dwie postacie w takim bardzo rozwiniętym kreatorze postaci, tych swoich bliźniaków, Blade Twins i fajnie jest. Fajnie jest. To przechodzimy no. teraz do filmu seriali, ale muszę przeczytać komentarz, bo kiedy Radek mówił, to Hubert Paszkowski napisał na czacie: Krzysztof dziś jakiś taki bardziej wesoły jest. Mniej narzekania jest. <laughs> <laughs> przechodzimy do dżentelmenów, a propos wesołości. Ja dopiero zacząłem ten serial, jestem na drugim odcinku, ale zarówno Grzegorz, jak i, jak i Krzysztof mnie ścigali, żebym oglądał. Ja jestem fanem Richiego, ja jestem fanem. Dżentelmenów filmu, i bardzo się bałem, że ten serial mi zepsuje um, smak, jaki mi pozostał po 2019 roku i właśnie w filmie Gentlemeni, ale kurczę, ten serial daje radę. To znaczy, to jest mm -hmm. dobre wydanie Gaja Richiego, takiego jakiego uwielbiam za porachunki, za Lock Stock and Two Smoking Barrels. E, no, jest, do, jest dobrze. Jest do, znaczy, tak, no, porachunki to właśnie Lock Stock and Two Smoking Barrels. Dokładnie. I przekręt to był Snatch. No, i jeszcze właśnie. Um, rock and, rolla. Rock and rolla i, i Gentlemeni to mój ulubiony film. Chociaż zaznaczę, że najlepszy film, jaki zrobił do tej pory Guy Ritchie, moim zdaniem, to jest Covenant, czyli Covenant. Przymierze. Jest, jest fantastyczny. Naprawdę. I zupełnie inny niż wszystko, co innego zrobił do tej pory Guy Ritchie. I zrobił jeszcze Sherlocków Holmes. Zrobił Sherlocków, ale. Są, są bardzo. Kiedy będziemy fajne. Z, z wymieniać no, kolejne filmy, to nie wymienić, żeby się wstydzić. Tak, ja, jest, nie jest nie ja, ja się nie wstydzę, ja jestem fanatykiem króla Artura. Król Artur jest, jest super. Ale to jest znowu brytyjski Super. Tak, brytyjski, kangusiarski film, po prostu tylko, że w klimatach Herceża Krągłego Stołu. Te sceny szybkiego mówienia i tłumaczenia rzeczy są fenomenalne. Grzegorzu, krótko dlaczego dżentelmeni są warci obejrzenia, i dlaczego. Bo to jest serialowa wersja Gentlemanów, która nie opowiada dokładnie tej samej historii, tylko jest osadzona dokładnie w tym uniwersum, więc nie musimy, nic nam nie jest wyjaśniane do końca. Jeżeli znaliśmy film, to wiemy dokładnie o co chodzi, jeżeli chodzi o mechanikę świata, powiedzmy, i relacje pomiędzy arystokracją a handlarzami marihuany. A cała reszta to jest właśnie, w sumie, bardziej rozbudowany film Gajariciego, który zresztą on dopilnowuje chyba od początku do końca, a reżyserował dwa pierwsze odcinki. Mm -hmm. I to się po prostu czuje, tak, że tak. To, to, ma, to ma dokładnie ten klimat, co trzeba. Roadhouse. Czyli Wykidaj, ja lubię to słowo. Wykiłek jest najlepszy tytuł. No powiem tak, ja zostawiam to waszemu komentarzowi, ale ten film jest, Przerw jest, jest fatalny, ale w taki Przerw dobry sposób. Oczy. Sam jesteś fatalny. Nie jest, jest, Nie jest dla mnie jest absolutnie fatalny. To jest półtora ale, na dziesięć. Ale w domu. Ale Ale Rysław, czy ty uważasz dość podobnie jak ja? Czy widziałeś? To jest, to jest dno i 100 metrów muło. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest splunięcie w twarz duchowi Patrika Suwazy. Taka, taka hara, siarczysta hara, puszczona w Petrikas. On teraz jako duch tutaj jest. I dostał taką harą po prostu. To jest obrzydliwy film, On nie powinien. Yes. Grzegorz, jeszcze ty, zanim Radek ty powie. Wie, większa potwarz niż drugi Dirty Dancing? Dla pierwszego Dirty Dancing? Nawet nie wiedziałem, że drugi jest. <laughs> Ale czekaj, to dru drugi to był ten dysnik kubańskiej nocy, czy jak się tak, zrobiło? No? Tak, tak, tak to pamiętam. No, to tak. no nie czy... jest to dobry, to Natomiast film, powiem ale... tak, jedyna zaleta tego nowego Rothausa to jest, po... naprawdę jestem pod wrażeniem formy, jaką pan Jake A. zrobił. On naprawdę tak. zrobił super. Ponoć formę. naturalnie, także. Nie, to też, nie, gdzie? Ponoć naturalnie. Powiedział. Zajadów dostanę, tak, tak. No. On na pewno nie zrobił tego naturalnie. Nikt w Hollywood nie robi tego naturalnie. Ale nie, tu się nie mogę z tym zgodzić. To znaczy, wierzę aktorom, którzy mówią, że ma, mają za dużo do stracenia, gdyby, gdyby uruchomiły się jedne z wielu efektów ubocznych stosowania sterydów. Jakby nie, nie, ale nie mówię o sterydach, mówię o innych środkach. Aha, ok. O, o inne, są, są inne środki sterydy, okay. to już wiesz. Polecam kanał Renaissance Periodization Greg Dusset. Tak. On, on tam pięknie jak analizuje, Greg i pokazuje. Greg Dusset prowadzi, prowadzi inny kanał. Okay. E, tam... Nie Renaissance Periodization to jest jeden. Mike Israel. Tak. A, a Greg, o, no Doucette, a to Greg to Dusset, dusset mm -hmm. to jest Greg tak, tak, Dusset tak, tak. no po prostu. Po, to, to jest Greg to. Natomiast tam to pokazują. Albo Shredded Sport Science. Bardzo ciekawy brytyjski kanał. Taki prześmiewczy uh -huh. trochę, memiczny. To... I, i, tam, I tam jest pokazane, co oni tam wyprawiają. ale, ale... Bardzo won... Jeśli pan Jake to zrobił naturalnie, to jestem pod wielkim wrażeniem, natomiast prawdopodobieństwo, że to zrobił naturalnie, jest nikłe. Natomiast, tak czy inaczej, wielki wysiłek musiał włożyć w dojście do takiej formy, no i za to szacunek. Tak? O no, nie tylko formy, teraz... ale też nawet takiej dyspozycyjności fizycznej, biorąc pod uwagę, że miał po drugiej stronie Konora McGregora i musiał. Który faktycznie... był Konorem McGregorem. Bo... Tak, który był Konorem McGregorem, który był Leprechaunem nafukanym. <gry> Jedne, jedna z zalet tego filmu, bo widać, że Conor McGregor wiedział w czym gra i wiedział o co chodzi z tym klimatem. Ja tylko powiem, to jest dla mnie bardzo zły film, ale z tych, które się dobrze ogląda. W sensie, mnie się nieźle oglądało ten film. Był niedorzeczny. Był... To jest film do obejrzenia do ze tego, znajomymi. Do butelki whisky tak, po prostu z ojcem tak. albo z znajomymi. Z bo to no, 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 na cześć, no, 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 to jest Tak, jest tak, tak. I ja go tak dwa razy obejrzałem, więc. <laughs> <laughs> nie, nie, serio, bo... Jak... Dlatego tak się podobał. <laughs> Pewnie tak, nie, ja się bawię super. A ja nie grał Dragon's Dogma, bo oglądam Wikidata. Oni nie nie, nie, on jest, on jest, on jest strasznie głupi, nie? ja się z tym zgadzam. I to, a dla mnie to tam wszystko działa, szczególnie że ja bardzo lubię Daga Limana. Lejmana? Limana. Jak obojętny to Daga Limana, który zrobił między innymi e, Edge of Tomorrow, który jest absolutnym jest z... fenomenalny tak. film, właśnie jak taki reżyser, który zrobił Edge of Tomorrow ale to też ładnie wygląda o nie, o nie, o nie, koszmar nie, przepraszam, oh. koszmarna jest dla mnie praca kamery, znaczy nie, nie, z tym się nie mogę zgodzić te w ogóle CGI do VAR są, są tak niepotrzebne tutaj te wstawki tak, by... tak, ale ujęcie kamery jest Pokazanie to oryginalne, walk... ale jest to fajne. Nie, ale ja, ja tak jak mówię, no, lubię Limana, lubię to jak Barry Seal, król przemytu, polska wersja. American Made. Jezu, polskie tłumaczenie jest straszne. Ale American Made, bardzo dobry film też. I ja się po prostu na tym to przebawiłem, bo to jest dobry film językowy. Jak w ogóle drugi raz zobaczyłem w grupie naszej napisów końcowych na Discordzie. Ludzie sobie oglądają filmy, wspólnie odpalają i, i sobie gadają o tym. Zatrzymałem się na chwilę, żeby zobaczyć przed nagraniem akurat materiału o e, tym Roadhouse, i nie mogłem wyłączyć, nie mogłem przestać oglądać, bo z ludźmi to się ogląda super, bo ten film jest absolutnie niedorzeczny. W ten taki bardzo nęcący sposób, ale jak oglądasz go w grupie, nie? Bo komentujesz to, jak wychodzi ten McGregor, który jest sobie absolutnie, wiesz, najdziwniejszą wersją jokera, jaką w życiu widziałem i, i on po prostu przykuwa do ekranu, nie? Mnie to bawiło niezmiernie, nie? Kurczę, jak tam nagle masz moment ze, z, to, z krokodylem Czechowa, z aligatorem Czechowa, ja mówię kurwa, co się dzieje, nie? <zys> I to działa. O, musiałeś, to i... musiałeś to przypominać. Nie, co, ale to są takie czyste emocje widza, nie? I jak to do mnie trafiło, to ja tego nie potrafię wytłumaczyć, czemu mi się to podobało tak Z naprawdę. Z niedorzecznych nie? filmów i <laughs> nawiązujących do Edge of Tomorrow to Boss Level. Ojej, fantastyczny. Wspaniały film. I to jest, jest niedorzeczny, ale wspaniały. I to tak. jest... Zgadzam się. Zgadzam ja się. I ja mówię, ja kocham tego Roadhouse'a, mam o tym materiał, zapraszam tam, bo nie chcę się powtarzać w całości. No, ale zgadzam się również, że to jest film, który ma swoje problemy. Nie? Ale Jay, J. J. Hall, przepiękny, przepiękny, kurczę. Ale, ale to jest Patrick, Swayze, kurczę, Patrick Swayze, no nie, no Patrick Swayze też to są kony swoich nie, czasów. Plus lata 80. I, i, i była piękna dziewczyna. Powiedz, powiedzmy tak. E, dziewcze, którym się interesuje Jake w tym filmie nowym, a dziewcze, którym się Patr Patrick Swayze interesuje, no to są. Różnica nawet nie klasy z galaktyki. Znaczy, a czy tam w ogóle nie chemia. Ja, nie było jestem, ja nie jestem fanem e, Danieli Melchior. Ona jest bardzo fajną aktorką, ale no, jakoś kompletnie Kierka. nie pasowali do siebie. No ona, no, ona, nie ona akurat jako, jako tutaj chemia ujęł za bardzo. To już więcej chemii było między nim, a właśnie Mokalu. Nie, między Jakeem a McGregorem na końcu. McGregor robi chemię z każdym, ma w sobie tyle chemii, że robi ją. No ale to było niesamowite jak masz te, masz te rzeczy, gdzie, wiesz w No, nie, to nie jest spoiler, no, w pierwszym momencie jest walka między nimi, nie no, nie, nie zepsuje no komuś filmu, nie? <śmiech> <śmiech> ale, ale to jest totalnie Wolverine i Sabertooth, to jest dokładnie to, nawet, tak, szpony, się, nawet tak. szpony się pojawiają w tym momencie. Nie? No. To przejdźmy, tro chciałbym powiedzieć przechodzimy do podobnego klimatu, ale nie, bo strefa interesów. Um, no, to nie. Bardzo nie. Pamiętam, jak <laughs> ostatnio rozmawialiśmy. Nie. Powinien mieć krososowę, żeby się pojawił MacGregor w strefie interesów, zrobił porządek. Znaczy, ja się cieszę, że powstał ten film, bo on naprawdę, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, Rysławie on, on, ja jestem wręcz w szoku, jak bezceremonialnie ukazuje zło i nie pozwala zapomnieć o tym złu jest, ro, robi, robi wielkie wrażenie ten film. Rozumiem, dlaczego dostał Oscara za udźwiękowienie ale jest za długi. To znaczy on w pewnym momencie wytracił dla mnie nie tylko tempo, ale wypalił się we mnie. O, Jest jakieś 20-30 minut za długi i to jest niestety dla mnie jego duża wada, chociaż jest to film, który należy obejrzeć. Grzegorzu? No ja go, oglądałem go dwa razy. Raz przedpremierowo, raz jeszcze na premierę w sumie, bądź nie, niedaleko po. E, tak jak mówiłem, za pierwszym razem e, oglądałem to, to... E, e, po prostu byłem zmrożony i mi tylko łzy oczu uciekły. Y, dlatego, bo ja dość się dużo czytałem o obozach zagłady, a y, tam sound design właśnie robi to, że cała akcja dzieje się w tle, a nie to, co widzimy na ekranie. I to jest zatrważające, jak to dobrze zaplanowano, jak to dobrze zaprojektowano. Y, no i właśnie. To, jaką mieliście obawę, pamiętam rozmowę z poprzedniego miesiąca, czy tak. to nie będzie wybielało czegoś, czy będzie pokazywało jakąś e, u, usprawiedliwiającą postawę, bądź czy czegoś Tam nie ma dobrych Niemców. Tam nie ma dobrych nie. Niemców. To, ta, nie tak, dobrych Niemców. to, to, to jest bezceremonialne pokazanie, właśnie tego, jak e, mieli po prostu e, jedni ludzie wywale, wywalone na drugich, i, e, i to jak. E, jak po prostu próbowali sobie nie wiem odkleić jakąkolwiek moralność od tego jakie mają dążenia w swoim własnym interesie. Tak, ja pozwolę sobie tylko dodać, że bardzo często w takich filmach, Amerykanie to lubią robić. Musi być ten jeden dobry, tak? Ten, który jakoś równoważy tę paletę emocjonalną, którą dostajemy. Tu nie ma czegoś takiego i więcej. Nie mamy też narracji, która pokazuje, że no, ale oni tak naprawdę nie wiedzieli, albo mieli mechanizmy psychologiczne, które pozwalały im sobie. Nie, oni otwarcie mówią o tym, co się dzieje za murem, oni wiedzą, że mówią o ludziach, bezceremonialnie rozkradają majątki żydowskie. Dzieci doskonale wiedzą, co się dzieje, bo ich umysły obrosły od dziecka, od dzieciństwa, od urodzenia niemalże tym, co robi ich ojciec, i zobaczenie tak ukazanego zła jest rzadkością w kinie. To jest rzadkość. Tak, tak wprost esencjonalne zło zobaczyć, które nie jest, którego się nawet nie da jakkolwiek usprawiedliwić, to za duże słowo, ale powiedzieć, spróbuj przyjąć inną perspektywę i zrozumieć ją. Tu nie ma innej perspektywy. To jest czyste zło. Tak, ogólnie ogóle mnie w zeszłym roku żadna scena tak nie zmruziła i nie poskładała, jak scena nawożenia ogródka, gdzie mamy tylko zbliżenie na popiół, nie? I mówię, No... Ale ten film pod względem, tutaj abstrahując jeszcze od samego tematu, on tak jak mówiliście już o dźwięku, ale on ogólnie pod względem technicznym jest fantastyczny, że Glazer potrafi utrzymać obraz w ryzach, wie gdzie nie przesadzić. Mi tutaj nawet nie przeszkadzały te sceny, które były bardzo eksperymentalne, jak na przykład te z tym e, widzeniem poczerwieni, ten negatyw, który się pojawił, ale wiem czemu to miał działać, że jesteś tym, który obserwuje gdzieś tam nie? i te, te rzeczy... Czy tam przemykającą się osobę, nie, I jesteś tym postronnym widzem, nie, i okej, okay, kupuję to w ten sposób, ale też takie zwykłe e, przedstawienie tego, jak wygląda na przykład ogródek i przechodzenie się po ogródku albo wokół, albo przed murem, gdzie przechodzi osoba po prostu idąc i mamy te kolory wypłowiałe, pastelowe. Kurczę, to działa na tylu poziomach. Zresztą Glazer od... <coughs> zrobił bardzo mało filmów, ale wszystkie wizualnie wyglądają znakomicie. Sexy Beast, czy ten, ten ze Scarlett Johansson z i sci-fi under the skin o pod tak, tak, Też pod skórę. Skórę. to ja os... to będę musiał koniecznie obejrzeć naprawdę warto ja jestem jeszcze wiesz z tego pokolenia gdzie myśmy w szkole przerabiali sztukę Leona Kruczkowskiego Niemcy która mniej więcej opowiada o tym o tym pokazuje wojnę z perspektywy niemców że, oni, że ogólnie ogólnie wszystko jest ok oni tutaj są rasą panów i w zasadzie nie mają się czym przejmować i, i, i pamiętam też, że. Na lekcji w ogólniaku, to był 88, chyba chyba 88 rok, nasza pani poliskka przyniosła mydło z oświęcenia, robione z więźniów. I to było po prostu. O, Boże, jakby. No, no, aż, aż nie, co powiedzieć. Nie? To jest, e... I oni to traktowali jako coś zupełnie normalnego. Nie? No, też są ciekawe te przebitki, które pokazują oświęci e, obecnie e, i ludzi, którzy konserwują tę te, te przestrzeń. I ja też wtedy, jak zobaczyłem, przypomniałem sobie te wszystkie rzeczy <laughs> przypomniałem sobie swoją wycieczkę szkolną, jakby nie patrzeć tam. No, ale to tak. moim zdaniem to jest coś, co każdy kurczę powinien zobaczyć. Ja wiem, to jest, to tak. jest trauma. Ja, ja byłem w dwa razy i to zawsze była dla mnie trauma. Ale to jest to, każdy powinien obejrzeć, żeby zobaczyć, do, do czego niestety zdolni są ludzie. I to jest, to jest absolutnie przerażające. Absolutnie przerażające. i myślę, że także obejrzenie Dobra. tego filmu i posłuchanie, jak ludzie mówią o pewnych rzeczach, jak, jak, jak o jakiejś detalu operacji i w jaki sposób można mówić o innych ludziach per Dokładnie. towar. Mm. E... I, i to właśnie też jest w Niemcach Kruczkowskiego, że oni to traktują tak zupełnie... To, to co robią z innymi nacjami, to jest zupełnie takie... No, po prostu operacja, to działanie... No, to jakieś... Film, w, film to słup, idealnie pokazuje. Można powiedzieć, słupki w książce rachunkowej, obecnie słupki w Excelu. Tak. Tak? Tak. Tutaj tak. dwa, tutaj dwa tysiące, tu minus pięć tysięcy. Wszystko, wszystko, się, ona, wszystko jest książką rachunkową. I ona Kowalska jeszcze napisała: najbardziej przerażającej w strefie interesów to, czego reżyser nie pokazuje, a co samo się przedstawia w umyśle widza. To jest bardzo trafione. Tak, to jest ta ścieżka wiekowa, wiesz, jak tam gdzieś słyszysz tak, płacz dziecka, tak, czy jakieś krzyki, tak, czy to coś są. To są... I na to zwracasz uwagę od razu. Tak. I jeszcze przeczytam to, co napisał Kłakar, bo ja się całkowicie zgadzam. Świetna przemowa reżysera na Oscarach. Ja nie będę wchodził w kwestie polityczne dzisiaj i teraz. Chociaż aż kusi, szczególnie po wczorajszych wydarzeniach i śmierci Polaka, wolontariusza. Ale Jonathan Glazer zabrał głos w tej sprawie, to znaczy nie w tej sprawie tego, co miało miejsce wczoraj, ale tego, co się dzieje w strefie gazy. I, i zabrał cięgi. Zaznaczy, Zazn Zazn Jonathan Glazer jest Żydem z pochodzenia. I zabrał mocarne cięgi ze strony ludzi, którzy wykorzystują Holokaust, albo wykorzystują w ogóle historię i kulturę, do tego, żeby, żeby wykorzystywać ją jako, jako siekierę przeciw innym. No tak. także, także ADL, tak? Anti-Defamation League. Tak, tak. Dokładnie, tak, dokładnie I jeszcze kilka innych organizacji. Także również brawa dla reżysera Jonathana Glazera i uwaga nieżyjącego już fantastycznego pisarza brytyjskiego Martina Amisa. Na podstawie o. którego scenariusza powstał ten film? To jest. On napisał książkę. On napisał książkę, która nazywa się Strefa Interesów. Bardzo polecam. Przy okazji, jeśli miała ja mi się, to bardzo polecam jego książkę Forsa po angielsku Money. Naprawdę hmm. nieprawdopodobne pokazanie. Takiej, takiej dekadencji lat 80. -tych. Z lekkim urokiem, ale też z przerażeniem. No pra... Świetna książka. Jeden Mat z ważniejszych, moim zdaniem, pisarzy XX wieku brytyjskich. Ja, ja polecam, jego ojca też polecam. Kingsley Amis <laughs> fantastyczny. Jak miał jak Huxley? A Nie, King, Kingsley Amis. Kingsley Amis, okej, okej. Ostatnia rzecz i przechodzimy do premier kwietnia, a szybko trzyminutowe strzały od Rysława i od Grzegorza odnośnie problemu trzech ciał, który polaryzuje widzów. Ja należę do tych, którzy są bardzo zadowoleni, chociaż mam jeszcze do obejrzenia wersję chińską. Rysławie, ja z jakbyś na drugim odcinku, mówiłeś jest dobrze, chociaż nie bez wad. Bardzo interesuje mnie twoja opinia po obejrzeniu całości. Średnia 4, 5 na 10, tak więc jest... Nie jest fatalnie, tak? Nie jest fatalnie. nie jest zły, to nie jest to, to nie jest Wiedźmin. Wiedźmin jest totalnym łajnem. A to jest, jest okej, okay, można obejrzeć. Natomiast jest tyle głupich odejść od książki i tyle fajnych rzeczy zakowanych w książki. Na przykład pisaliśmy razem tak, że super są te sceny pokazane. Z rewolucji kulturalnej w tak. Chinach w 60-70 latach, których nie ma w wersji chińskiej. Tak. W ogóle jest jakaś awantura, że Netflix pokazał rzeczy, których nie było w ogóle. Skandal, jak można tak, tak pokazywać, mimo że one są w książce. To jest zupełnie tak. scena po scenie z książki. Natomiast później ta dywersyfikacja obsady totalnie mi nie podeszła. To jest tak, jakby, oj, pokażmy, jednoczący się świat, mamy białego, mamy, mamy czarnoskórego, mamy. Panią ładną i nieprawdopodobnie irytującą, bo najgorsza postać w całej Wszyscy to mówią: chwili. pani to Salazar, mówią. Boże mój. To jest, naj... to jest tak okropna postać. Że nie wiem, nie wiem, jak w ogóle ona przeszła. No nie wiem, znaczy marudzący Brytyjczyk, który siedzi na plaży, ciągnie z gwinta w trzecim a tak, czy czwartym tak. stadium. On, nie, no, no, on jest też. On, on też jest. Straszny. Zasłu Aha. Zasłużyli na siebie nawzajem. Naprawdę. No, to, są, to są straszne postacie. Straszne. Czemu nie zrobili tego po, tak, jak było w oryginale? Czemu nie zrobili ja nie, tego? Ja czytałem książki, a Bo ale zasiali to, postaci to, to, to z kolejnych książek. Mhm. To mówicie, że. Wzięli jakby jedną postać i rozbili na kilka? Tak, ale, jedną postać i na trzy rozbili. Ale nie bezwarunkowo, to znaczy oni wzięli okay. postaci z kolejnych książek. I musieli to zrobić, okay. ponieważ kolejne książki musieliby po prostu w kolejnych sezonach robić retrospekcje, które byłyby osadzone w tym samym okresie czasu. I to nie miałoby sensu, więc oni po prostu wzięli postaci z kolejnych książek i wsadzili je tutaj. I to ma uzasadnienie, tylko bardzo często nie znajdują dla niej zastosowania przez większość serialu. Szczególnie dla mojego ulubionego czarnego przyjaciela, który lubi palić blanty i być niesłowny. I nie ma kompletnie żadnego zastosowania aż do Zapowiem. ostatniego odcinka, który jest dla mnie komicznym. Najlepszym bohaterem, moim zdaniem, jest. Zarządzający tą operacją. Wade. Nie no, mistrz. Irlandczyk. Mistrz. Jest mistrz. To jest mistrz, to jest postać, dla której warto oglądać tak. ten, ten serial. Tak. Natomiast książka, książka lepsza. Okay. Tak, znacznie, znacznie lepsza, chociaż też ma oczywiście wady, bo książka jest, mimo że jest przedstawiona jako Hard SF, ma. No, nie ma pokrycia w nauce, jaką znamy. Tak? No, wiadomo, fantastyka pozwala nam sięgnąć w obszary, które jeszcze są niezbadane i, i tworzyć nowe teorie. Natomiast, na przykład, tam jest coś takiego jak wykorzystanie słońca jako wielkiego wzmacniacza sygnału radiowego. No, to jest niemożliwe totalnie. Zgodnie z naszą wiedzą. Odnośnie. No, stąd fiction obok science. No tak, ale, ale, nie, ale. Powiem tak, nie, nie jest to książka, na której można się uczyć fizyki. O. No to, to Jest książka, która może wzbudzić zainteresowanie fizyką, super, to jest fantastyczne, i, i matematyką. Ja ostatnie, od, nie, od, od jakiegoś roku praktycznie codziennie oglądam kanały po, poświęcone algebry, algebrze i czerpię z tego wielką przyjemność. Natomiast to nie jest książka, którą można traktować jako Biblię. W sensie Biblię, w sensie takiego wyznacznika kierunku, w którym podążam tylko to jest książka, która może rozbudzić naszą ciekawość sięgania do, do, ku fizyce, ku astrofizyce, ku badaniu e, możliwości istnienia innych cywilizacji, paradoksu Fermiego i tak dalej. To, i, i, I to super. Natomiast serial, no, powiem tak, nie, żał, nie płaczę nad tym, że go obejrzałem, natomiast wydaje mi się, że można byłoby go zrobić znacznie lepiej. O. Grzegorzu, dwa strzały a. z armaty prosto w trzecią e, e, No to tak swoją drogą, słońce emituje takie promieniowanie, że tam nie, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób logicznie wykorzystać. Także to, to też dla mnie wydawało się z czapy kompletnie, ale dla mnie ten serial a to to już tak jak mówię ja przyjmuję, y, tak, to, 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 to wychodzę z takiego miejsca. Nie czytałem książki w ogóle. E, skończyłem informatykę na Wydziale Fizyki i Astronomii, więc generalnie i, i robiłem tam modelowanie komputerowe, kwanty i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ja to oglądam, to jest na zasadzie albo coś jest z dupy kompletnie, albo jest tak łatwe, <grym> albo jest tak bardzo przewidywalne, że dla mnie tam nie ma żadnej sensacji w niczym. I to właśnie w, i wszyscy się zachwycają, albo są tak. No, są Nie no, wszyscy, są tylko takie, ja. <grym> no, no, ale nie, masa osób się zachwyca. Czymś, co jak dla mnie jest, jakby niczym, e, niczym szczególnym, więc e, dla mnie ten serial jest po prostu ok. E, jest tam jakieś takie, e, czasami są jakieś twisty, e, jest parę rzeczy. Tak, ta, 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 już tą grę całą odpuściłem wirtualną, że ona tam kijowo wygląda, ale niech sobie będzie, bo to nie o to chodzi. Natomiast, e, no. To jest po prostu w porządku serial. Ja, gra jest ja, bez ja tam... sensu, przepraszam. E... Że gra jest totalnie, w książce ma sens, w serialu jest totalnie bez sensu. No I okay. Jeśli chodzi o samo to urządzenie, tak, które jest um, takie ezoteryczne, enigmatyczne, no. nie wiadomo skąd pochodzi. W książce jest to urządzenie do wejścia w wirtualną rzeczywistość jest normalnie częścią świata przedstawionego, każdy może sobie kupić, każdy może w tą grę a, wejść, i tak no dalej. Widzisz, a tutaj to jest tak, że zero zasilania, zero jakiegoś tak, tak. Nie, czegokolwiek. No, to masz po prostu gogle, z takim, co się nazywa strój V lub strój, tak. strój W. Strój w. I... Swoją drogą, już są takie stroje, więc mogli wykorzystać coś, co istnieje po prostu w serialu. Takie stroje w sensie, że sensoryczne i tak dalej, więc mogli jakoś połączyć tak, tak zwane, zwane kino stroje. 5D. No. no, tak więc, no, okej okay jest po prostu. Rodek, Radek, chcesz coś dorzucić? Czy... E, znaczy, ja, ja czytałem ja, czy książkę, książka jest bardzo dobra, e, ale miałem, pamiętam do dzisiaj, jak miałem problem z tymi wszystkimi imionami i nie wiedziałem, który bohater jest tak. którym przez połowę książki. Wait then, yeah. Tak, i to jest, to jest, to jest jednak ta kulturowa bariera, którą ciężko przeskoczyć, ale nie, ale książka miało. jest super, ale ja po zwiastunach już postanowiłem, że nie mam po co tego serialu oglądać. Mam książkę, wszystko co miałem dobre z tego projektu miałem tam i zupełnie mnie nie zainteresowały zwiastuny, więc nawet nie zacząłem oglądać. A teraz słyszę, że <grym> chyba dobrze zrobiłem. Nigdy nie czułem się no. bardziej samotny niż dzisiaj, ale tak, e e dokończy sobie, co <grym> chciałeś powiedzieć? Nie, nie, tylko chciałem powiedzieć, że no, przy mnie tak, no, nic nie stracisz, jeśli tego serialu nie, obej nie obejrzysz. Jak go obejrzysz, to też na pomyśl sobie, to nie jest, on jest totalnie nijaki dla mnie osobiście. Jest mnóstwo dłużyzny, Ja go oglądałem na, na szybkości półtora, tak więc czyli maksymalnej, bo tam są dłużyzny, które z, z jednej strony mamy skondensowanie prawie trzech książek. Mamy całą część pierwszą, część drugiej i fragmencik trzeciej. Z drugiej są nieprawdopodobne dłużyzny, które po prostu, tak, o Boże, Boże, już chcę, żeby to przeszło. I dlatego ogląda na przyspieszeniu, bo inaczej się tego nie da. Natomiast raz jeszcze podkreślam, to nie jest totalna beznadzieja, To nie jest Wiedźmin. Jeśli ktoś się obawiał, że to będzie poziom Wiedźmina, to nie no, to jest, to jest, to jest klasy wyżej. To jest klas, dwie klasy wyżej. Przechodzimy do premier kwietniowych i zaczynamy od jednej z największych. I dla mnie to jest troszeczkę case problemu trzech ciał, ale tym razem mam poczucie, że to co powiem będzie podzielane przez większą ilość osób niż w przypadku problemu trzech ciał. Fallout. Zaczynam od seriali. Serial Fallout, który ma swoją premierę za 8 dni, czyli 11 kwietnia w czwartek w przyszłym tygodniu, i powiem tak: jestem fanem Fallout, jestem psychofanem Fallouta od 25 lat, ale to nie ma znaczenia, bo zaraz Mierysław przebije tutaj, Macao rzuci i powie ja tam grałem w Wasteland, zanim się urodziłeś. Grałem. E... <grym>, <grym>, nie wątpię. E, I powiem tak, widziałem już dwa pierwsze odcinki, miałem bardzo poważne obawy, jestem zachwycony. Znaczy przechodzi to moje oczekiwania w tym momencie. I powiem wszystkim fanom, którzy czekają na ten serial, jest niedorzecznie brutalny. Ale to niedorzecznie brutalny, tak. jak Evil Dead niemalże. W takiej konwencji kampowej. Jest zaskakująco zabawny, czego się bardzo bałem, bo Jonathan Nolan i Lisa Joy słyną z braku poczucia humoru, czego dowodem jest cztery sezony Westworld. Jest cholernie zabawny, jest niezwykle uroczy, co również jest zaskakujące, ma fantastyczną intrygę. Scenograficznie jest zaskakująco dobry, nie ma, nie ma nie ma CGI, to jest. Naprawdę praktyczne sety, praktyczna scenografia i ma kapitalne aktorstwo. To znaczy, Ella Pernell, brytyjska aktorka, która gra Lucy, czyli Tom, która wychodzi z krypty, oraz Walton Goggins grający gula, błyszczą w każdej scenie, ale w szczególności Ella Pernell jako Lucy. Gul jest jak Mandalorianin w tym świecie Fallouta. Mogę powiedzieć, wszyscy fani będą od razu łapali rzeczy, które są naprawdę ukłonem w stronę gier. To, że sprzedawczyni ma na ladzie Wasteland Survival Guide, to, że ludzie używają Steam Paków. to, że ktoś używa Jetta, to, że są NPC, czy ludzie, którzy dokładnie wyglądają tak jak niedorzecznie ubrane NPC w serii Fallout, mają niepasujące do siebie kompletnie stroje. A są kapsle? Oczywiście, że są kapsle. Są igłany na patyku, jest, jest dogmit, jest ochłap, Um, brzmienie i wygląd Power Armor jest lepszy niż w jakiejkolwiek grze. To znaczy, z jednej strony jest niezwykle kampowy, z drugiej strony wzbudza potęgę. znaczy, jak widzi się żołnierza czy rycerza Bractwa Stali, który chodzi w tym kombinezonie, to ciarki przechodzą po plecach. Jak słychać to tupanie, jak słychać jak pracuje ten, ta, ta, ta maszyna, coś wspaniałego. Znakomi czy jest równie brutalny jak The Boys? Pyta Morty. Bardzo dobre porównanie. Uważam, że tak. To znaczy, zna zobaczycie ludzi zabijanych w bardzo kreatywne sposoby i niekomfortowe zbliżenie na otwarte rany i urwane kończyny. To Wam przyrzekam. I będzie tego naprawdę sporo. Naprawdę jestem w szoku że tak dobrze już w tym momencie oceniam ten serial. Wiele się może zmienić, bo jestem zaledwie w jednej czwartej, obejrzałem dwa odcinki, a już się bardzo wiele wydarzyło, jestem też zaskoczony... Czyli musisz uważać, żeby za żeby dużo nie mówić. Nie, nie, że zero, zero spoilerów. Ja mówię tylko to, co opisuje smak potrawy, nie mówiąc do końca, jaka to jest potrawa. No naprawdę jestem zauroczony i yy, jutro będzie mój stream z Fallouta 2, zapraszam, też będę odpowiadał na pytania, jakby ktoś miał jakieś pytania o serial, nic nie będę mówił spoilerowo, ale w ty, na, ty, na tym terytorium klimatu, atmosfery, yy, jakichś nawiązań do gier bez spoilowania, takich światotwórczych, chętnie odpowiem, jest, jest świetnie, jest na co czekać, tyle ode mnie. Chciałbym usłyszeć na temat waszych oczekiwań coś drodzy. Znaczy, ja już, już widziałem ten też pierwszy odcinek, nie miałem czasu na więcej okay. na razie. I e, jestem naprawdę zaskoczony, jak to dobrze wygląda i, jak się, i w ogóle jak został przystosowany świat falauta do serialu, który ma być popularny i dla wszystkich, zachowując to, co jest unikalne dla Falauta, nie. Tak jakby to te rzeczy, o których mówiłeś, nie? Ale to jest też serial, który myślę, że będzie przystępny. I myślę, że będzie o nim głośno. Że to nie będzie coś, co będzie tylko dla fanów, ale też nie będzie tak, żeby było dla wszystkich. Nie? Bo to jest najgorszy serial wychodzi, nie? Absolutnie. Próbując... Tak, a on, on na razie, real... no mówię, ja zobaczyłem jeden który jest tym wstępem, który już ci tam rzeczy na planszy po, powoli, dosyć, ale w sposób taki tak wyrazisty, nie? I wydaje mi się, że tutaj bardzo dobry sposób na to znaleźli. Nie, bo wydaje mi się, że Fallout był ciężkim tematem, żeby go ugryźć w taki sposób, żeby ten serial naprawdę znalazł swoją publikę. A tu wydaje mi się, że będzie fajnie, nie? Jeszcze no nie, chcę, nie chcę oceniać po tym jednym odcinku, nie, bo to jest taki wstęp, no wstęp konkretny, nie? Ale jest zaskakująco i no, przyjemnie po prostu. No. Nie tak. mogę za dużo powiedzieć, ale podoba mi się. Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo jak oglądałem The Last of Us, bo wiadomo, że będą pewne porównania między tymi serialami, jako że to są adaptacje gier. The Last of Us jednak poszło na pewne kompromisy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o ukazanie przemocy, która to w The Last of Us przemoc jeszcze bardziej dosłowna i niekampowa. Jest równie ważna jak w serii Fallout. I ja się trochę bałem, że będzie to stępienie pazura pod kątem masowego widza. To jest to, co powiedział Radek. To nie będzie seria dla każdego. Ja to nazywam testem: mama, obejrzyj. Mama może obejrzeć oh, The Last of Us i jej się spodoba, moja mama nie obejrzy Fallouta, bo będzie jej niedobrze. I naprawdę twórcy wzięli to pod uwagę. To nie będzie seria dla każdego, bo ja, ja naprawdę mówię o tej przemocy, która jest przerysowana. Jest, tam są rzeczy ohydne, ale to wspaniale ohydne i traktuję Guys. to jako duży komplement. Grzegorzu. No jest, uroczy to jest ta ohydna strona, nie? I taka tak. bardzo palotowa tych, w ogóle z tych no, najlepszych falotów, wiesz? Jedynki, dwójki. <laughs> Znaczy, to tak, ja tylko oceniam to z perspektywy trailerów i z tego co widzę, to wizualnie wszystko się zgadza, więc wydaje mi się, że pod kątem scenograficznym, wykonania powiedzmy kolorystyki, gradingu, przynajmniej na tyle, na ile to widać w trailerze, jest jak najbardziej wszystko poprawnie i obsada też jest cacy, więc tutaj zakładam, że w tych departamentach wszystko jest w porządku. Najważniejsze chyba dla mnie to jest oddanie klimatu świata yy, i fabuły yy, na tyle zbudowanej i osadzonej w świecie, że yy, właśnie tak jak mówicie, to nie jest stricte dla fanów, bo wtedy to będzie bardzo hermetyczne. Mm. E, tylko dla pewnych grup odbiorców, ale jak już zaznaczasz tutaj, Filip, że to jest e, taka brutalność poziomu The Boys, no to też wiadomo, w co idziemy, czyli w brutalną komedię dla dorosłego, może nie, nie do końca dojrzałego, ale dorosłego mm -hmm. widza, e, i tym samym już wiemy, na co możemy liczyć i do jakiej grupy docelowej lecimy. I teraz, jeżeli. W tych ramach będzie na przykład skrajnie infantylna fabuła, to się nie przyjmie. Jeżeli będzie skrajnie poważna, poważna też się nie przyjmie, ale to też nie będzie zgodne z założeniami świata, bo w grze zawsze był ten jakiś dziwny twist, że co prawda tam pojedyncze motywy były mroczne, ciężkie, czasami wzruszające, ale generalnie zawsze gdzieś tam był jakiś taki dziwny, trochę groteskowy twist i tutaj też po prostu na to liczę. Jeżeli Twórcy dostarczą właśnie, wy, wypośrodkują ten produkt w tych ramach, w tych, w tych, trafią w te rowki jak trzeba, no to będzie jak najbardziej albo dobrze, albo bardzo dobrze. To ja jeszcze tylko szybko przeczytam komentarz i powiem, bo pojawiło się pytanie, czy nie jest zbyt kolorowy. Jest dość kolorowy, jest dość pastelowy, ale o to chodzi. To znaczy, Fallout 3 nie był kolorowy, bo narzucono na niego brzydki, zgniły, zielony filtr. A no taka była moda wtedy. Dokładnie. A jedynka i dwójka nie, nie były kolorowe specjalnie, bo miały kilka pikseli na krzyż. Chociaż i tak, moim zdaniem, były bardziej kolorowe niż niejedna gra RPG w rzucie izometrycznym tamtych czasów. Więc jest dość kolorowy, jest dość pastelowy, ale przy... no, bardzo fajnie się to komponuje. Naprawdę, kiedy dociera się do jakiegoś miejsca zaludnionego, to, to, to jest to bardzo odczuwalne. I David napisał, a jeszcze się będziemy do jednej z tych rzeczy odnosić. Dla mnie marzec, kwiecień to przede wszystkim Dune, część druga Shogun i Invincible, sezon drugi. Fanem gier Fallout nie jestem, ale też obejrzę. Na to najbardziej liczę. To znaczy, że ludzie, którzy nie słyszeli o Falloutie, albo słyszeli o Falloutie, nigdy nie grali, ja uważam, że ta seria jest zaniedbana. Znaczy, nie chcę już mówić o tym, że jest poturbowana przez Bethesda, ale jest też zaniedbana. To znaczy, Bethesda, jak pies ogrodnika, pilnuje tej marki, nie chce się nią podzielić, robi te gry za wolno to chociaż dostajemy wreszcie serial i mogę powiedzieć, że jest to taka adaptacja, na jaką czekałem od zawsze. Na razie, na razie, bo jestem w jednej czwartej. Rysławie. Ja, ja powiem tylko tyle, drogi Filipie, wielkie szczęście wprowadziłeś w domu moim, drogi Filipie, tym, tym opinią swoim na temat Fallouta, bo się cieszę, bardzo się cieszę, bo, bo nie, nie wiedziałem czego się spodziewać i, i, i kurczę, no jeśli tak jest, jak mówisz, no to mogę się tylko redować. Dla mnie Fallout jest grą bardzo ważną, nie jakąś super najważniejszą, tak? Ale no, powiedzmy, jedną z ważniejszych. Nie jest najważniejszą grą mojego życia, ale na pewno znajduje się w tym spektrum gier bardzo, bardzo ważnych. Pracowałem nad trójką, pracowałem nad dwójką, pracowałem nad jedynką. Przetłumaczyłem Fallout Tactics też, więc znam świat bardzo dobrze. Znam żarciki. I, Przypominam, że szczególnie Fallout 2 to jest gra przepełniona odniesieniami do popkultury. Absolutnie. Tam jest, tam jest Monty Python, tam są, tam są tam jest Muppet Show, tam jest Cthulhu, tam jest wszystko po prostu. I w zależności od tego, jaką, jaki poziom szczęścia, weźmiecie, charyzmy albo te, te, jak, jak się nazywa te atut, atut krwawa, krwawa łaźnia. łaźnia. I tam, tam można sobie włączyć, także, że każda śmierć przeciwnika, albo prawie każda kończy się radosnym rozczłonkowaniem z dużą ilością krwi. Rozumiem, że postać w grze ma tak, że w serialu ma tak. o rany Ma tak A ja czuć. powiedziałbym, że wręcz są um, później zabawa trochę stylistyką, która była w trzeciej czwartej części, czyli wac ten system zbliżeń tak. na rozczłonkowywanie spowolnionego tempa. Tego się możecie też spodziewać. I no to, to super, to Widać bardzo dobrze. Mówię o, tej, o, o tym serialu z większą pewnością, że podoba mi się bardziej niż problem trzech Ciał w tym momencie, mimo że problem trzech Ciał oceniałem pozytywnie, i również z pewnością, że będzie więcej osób, które przychyli się do tej opinii. Także bardzo się cieszę z tą opinią. Czekam na premierę w przyszłym tygodniu. No, jest, jest Kyle McLachlan. Jak jest Kyle McLachlan, no to może nawet hmm. jest przez chwilę tylko, ale ja się cieszę, że jest, bo to bardzo, bardzo go lubię. Jest, jako i pasuje tak ale jak też, jest na cholera. To jest, to jest tylko dodam, że ten, że tak, że ten wizualnie tutaj naprawdę robi robotę Tylko mam nadzieję, że ta pulpa zupełnie nie zje tego serialu i jednak on fabularnie będzie fajnie ogarnięty i będzie tam jakaś ta linia fabularna, która idzie przez całość, nie? bo Nolan niestety często w swoich projektach ma problemy z tymi rzeczami, nie? Żeby cię fabuła utrzymała, nie? No, więc jak to będzie grało, to będzie super, bo na razie, no mówię, ten odcinek wprowadzający jest bardzo, bardzo dobry. To przejdźmy do kolejnego serialu, o którym teraz o, można mówić, bo on właśnie się pojawił. To jest Sugar z jednym z moich lubionych aktorów, czyli Colinem Farrellem. Pojawił się chyba kilka dni temu pierwszy odcinek. Nie, jeszcze się nie pojawił, bo dopiero się pojawi 5 kwietnia. To ja widziałem już recenzję o prywatnym detektywie, który pracuje nad sprawą dziwnego zniknięcia niejakiej Olivii Siegel, wnuczki legendarnego producenta Hollywood. Ja powiem tak, ja obejrzę wszystko, w czym jest Colin Farrell. A on jeszcze ma jeden du duży serial, który ukaże się w tym roku, czyli Pinguin, bo ja tego faceta po prostu ubóstwiam. Ale nic więcej o tym serialu nie mogę powiedzieć, chyba że ty chcesz coś, Grzegorzu, dodać. No jak dla mnie to... To zapowiada się i z tego, co widziałem jakieś tam opisy poboczne gdzieś tak na forach plus w recenzjach, no to to jest wy wysoko jakościowy Ray Donovan z Colinem Farrellem. Jak dla mnie to takie no kompo wystarczy. jestem kupiony Ja, ja oglądam, jestem kupiony. <laughs> Dziękuję, dobranoc. O, jak ktoś nie oglądał Ray Donovan to polecam bardzo. <laughs> to jest też niedoceniony, zapomniany serial. Ja, nie? Liv Schreiber grający jako fixer gwiazd Hollywood, a tak naprawdę to jest ciężka, rodzinna drama, także mhm. cudo. I John Lloyd ogóle... po prostu jako człowiek, który chodzący chaos. To jest, to jest A to w ogóle też e, z, tym, z tym serialem mam tak, że jak przeczytałem tylko opis ten wstępny, że o dobra, że on jest detektywem, że Colin Farrell, to mi wystarczyło. Ja omijam wszystkie dwie stony, wiesz, żeby na czysto wejść w ten serial. No bo kurczę, sam Colin Farrell, nie? No to w tym momencie mi sprzedaje, nie pod ducha i i innych tego typu pożyczaków, których ostatnio pokazywał taki rozrzut y, talentu. Że to jest absolutnie niesamowite, nie? Porównać właśnie duchy Inshirin i pingwina. Kurczę, to są dwie zupełnie inne role, a obie znakomite. Ale to ja cię przebije Radek. To znaczy ja nazwałem Colina hmm. Ferrella moim ulubionym aktorem z zeszłego roku. E... Nie, jeszcze poprzedniego. Batman, e... duchy Inshirin, ale jeszcze znakomity, niedoceniony film, który teraz wam wyświetlę. Przepięknie nakręcony, koreański film, czy produkcji koreańskiej, reżysera koreańskiego Kogonady. Oj, tak, To jest byłem Young. Na f... a, a, tak, tak. After a, Young. W zeszłym roku był. Niesamowite. Znaczy, to, to jak on zagrał w tym filmie i to, jaki klimat ma ten film. Znaczy, dla fanów Blade Runnera, którzy chcieliby bardzo kameralną wersję Blade Runnera, must watch. Taki slow burn, tylko się nastawcie, tutaj akcji nie nie ale pięknie się to ogląda. I um, wydaje mi się, że ten film się nazywał po prostu 13. Uh, 13 o, 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 o akcji ratowania z jaskini uh, uh, piłkarzy czy drużyny piłkarskiej z Viggo Mortensenem i z Colinem Farrellem. Jakoś tak przeszedł ten film bez Echa. Rona Howarda to jest film. Mm -hmm. uh, już mówię. A, oh, jeszcze miniserial na Wodach Północy, gdzie zagrał być może najlepszą rolę w swojej karierze Colin Farrell. Tak, 13. Film się nazywa 13 Thirteen Lives. Naprawdę polecam wam obejrzeć. Znaczy, momentami to jest wręcz dokument. Poziom oddania detalu, przygotowania w ogóle do realizacji tego filmu i sposobu ukazania logistyki i też łańcucha dowodzenia jest, jest, jest naprawdę niezwykły. Bardzo polecam. I on, te cztery filmy, After Yang. Um, no nie, jeszcze nie było Duchów Innisherin, ale nie, były. Duchy Innisherin, 13, Batman, plus na Wodach Północy, Young, mniej więcej w tym samym czasie się ukazały. I to wszystko Colin Farrell. także facet płynie na fali. To jest niesamowite, jak on miał ten taki dziwny okres w jednym roku, że wie, że ma świetne, świetne rzeczy, nie ma gentlemanów, na, na, na pokuszenie też, bo jego akurat tam jest bardzo dobra rola, zabicie świętego Jelenia, ale później wchodzi Dumbo, Awa i Artemis Paul. To jest takie kombo, że po tym mógł być tylko lepiej, i już na pełnej wyszedł z tego. Kolejna premiera serialowa to jest kolejny. Z, to nie jest to, to nie jest to. to, to bo Pokazałem nie to, co trzeba. E, to jest Franklin e, z Michaelem Douglasem. Benjamin Franklin konkretniej. E, kurczę, Wiecie, minęło już trochę czasu, odkąd Michael Dugra, Douglas zagrał jakąś sensowną, wymagającą rolę. Bo... Komiński Method był. No, to, to chyba tak fajne. U, chyba upadek, no, to, fajne. nie? Ostatni był taki. Nie no, był... E, 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 ja, ja, trafik. Trafik był kapitalną rolą Michaela Douglasa. Ale, nice. Ale, uh, ale w ostatnich rolach mówimy Trafik gdzie gdzie my, to, my, to było 2000, z... że lecimy na czołowe. Nie, ale tak serio, ja nie przypominam sobie wielu dobrych ról Michaela Douglasa w ostatnich, w ostatnich latach i rzeczywiście gdzieś tam, nie wiem, przychodzi mi na myśl Trafik chociażby, nie wiem, może ktoś na czacie nas no przebijał. 25 im. lat temu prawie kurde. <laughs> no, to, to, granie w czy właśnie komiński metod to jest trochę takie granie na trybie domyślnym. Ale teraz widać, jak on bardzo jest podobny do swojego ojca. Oj tak jest kopią. Tak, kopią. Tak, I to jest prawda. Znaczy, im, im jest starszy, tym, tym, tym bardziej wygląda, jak Kirk, jak Douglas. Kirk Douglas, naprawdę. No to my pogadali sobie o Franklinie. No to nie jest jak, <grywa> nie, Ale macie rację, jak sprawdzam tę filmografię, to wiesz, duchy moich byłych i tego typu rzeczy. To, no no, no, właśnie, nie, no nie. właśnie, no właśnie, no jestem, właśnie. Jestem ciekaw, tym bardziej, że gorąco Wam polecam um, w serial John Adams, który był osadzony dokładnie w tym samym czasie. Jest jednym z najlepszych seriali historycznych i kostiumowych, jakie w życiu widziałem. Gra tam dwójka wspaniałych aktorów, tak zwanych aktorów innych aktorów. To jest Paul Giamatti oczywiście i Laura Lini. Mm. Laura Lini, moim zdaniem, jedna z niedocenionych aktorek. Ona w Ozark po prostu skradła każdą scenę, wygrała wszystkie nagrody, jakie były do wygrania. To ona gra także w Johnny Adamsie. Bardzo gorąco Wam polecam: z tego serialu można by uczyć historii. Kawał znakomitego kina, także biograficznego. Nie przypuszczam, żeby Franklin był w stanie to przebić. Ale Giamatti ja był wybitny. Adam, to przy okazji ja pozwolę sobie polecić grę, Proszę. która również koncentruje się na tych postaciach. Nazywa się Day of the Tentacle. Um, i jest, to, jest to przygodówka, przygodówka Lucas'u. Dzień ulubione. <grafy> tak są moje ulubione narracje o tym okresie tam jest, John Adams. Tam i jest I jest John Adams, jest George Washington, jest Franklin. I piszą właśnie. Nie, i Grzegorz spadł z krzesła. No. Oh, moja, 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 trylogia, moja trylogia to jest tego okresu uh. tego tych e, rzeczy wow. popkulturowych. To jest serial John Adams, Lay of the Tentacle i Assassin's Creed 3. I znakomita powieść, jeszcze żywe srebro. Quicksilver. Okay. Naprawdę, no, tak. naprawdę świetna powieść. A czyjego autorstwa? E, e, to jest... Stevenson, Stevenson, Neil, Stevenson. Neil Stevenson. Quicksilver, bardzo proszę. Historyczna no, powieść. To jest try try trylogia z cegieł. Tak, tak bo to, tak, to, jest to jest pierwsza część trylogii, nie? I to wszystkie tak, takie tak, cegły, tak. ale warto. Bardzo okay. warto, bardzo warto. Okay. To jest S, to niby jest SF, ale takie SF historyczne. Hmm? Ogóle... Bardzo, bardzo <laughs> dobre rzecz. W ogóle gdzieś No Clue napisał i to, co ja pomyślałem, <grafię> jak do czegoś tłumaczy, że to jest o Phil Franklin, o Benjaminie Franklinie, to ja sobie też tak myśleć, że jak ten No Clue napisał, myślałem, że to będzie o Rui Franklinie, wielki zawód, ale pierwsze, co pomyślałem, <grafię> że musisz tłumaczyć, czy to naprawdę mógł być film o Rui Franklinie, nie? <grafię> Historyczny, wiesz, biopik <grafię> Rui. <grafię> A cykl barokowy Nila Stevensona to jest mistrzostwo, naprawdę. No. Bardzo, bardzo dobra książka. Bardzo, znaczy cykl cały. Ogólnie ogóle Nila Stevensona polecam, chociaż to Wszystko nie jest łatwe To nie jest łatwy pisarz. To jest, on, on pisze w bardzo takim eklektycznym stylu, który wymaga y, obłożenia się jeszcze encyklopediami. Tak, tak, tak. I, nie, jak, ktoś, jak ktoś chce bardziej takiego lightowego, no nawet jak na Stevensona, to warto diamentowy wiek albo zamieć. Nie to są takie jego najbardziej chyba przystępne na startuje. Tak, natomiast kryptonomiką to nie. To nie nie. Życiu. Ale kryptonomikon jest super. super jest. No ale to trzeba z kalkulatorem i z Google, nie? No, ale, ale super, nie? Masz, masz zagadkę, książkę-zagadkę. No. Post-cyberpunk. O rany, no, jestem zainteresowany. Jak, jak, jak nie znasz Nila Stevensona, to koniecznie. Koniecznie. Ale zobacz no. zamieść, tam masz bohatera, który się nazywa Hiro Protagonista i <laughs> jest dostawcą oh, pizzy bo... cyberpunkowej. Wow, znaczy widzę, że polecane są książki pod nim Williama Gibsona. William Gibson jest jednym z moich ulubionych pisarzy, jeżeli chodzi o sci-fi i cyberpunk, więc no to może być interesująca przygoda. Nie, nie Stevenson to jest wybitny umysł, mm. tak? to jest naprawdę bardzo bardzo ciekawa osoba. Tak i to jest niesamowite, nie? że on pisze te rzeczy cyberpunkowe, ale może przeskoczyć do tych historycznych, które mają taki research bardzo no bardzo Właśnie cykl, bardzo cykl barakowy to, to jest to. Tak? to jest w ogóle w tym cyklu barokowym on sięga przez historię Europy i Ameryki Północnej i jest, i jest bitwa pod Wiedniem, mm -hmm. na przykład piękna scena z polskim husarzem który... Tak, tak i, e... i wszystko tak fantastycznie szczegółowe, nie? W szczegółowe, bitalu. super. Nie, naprawdę, naprawdę rzecz. Plus to jest, Neil Stevenson jest graczem i, i swego czasu na Kickstarterze grę promował, którą wsparłem, która niestety nie wypaliła, była miał być to symulator walki, walki szablą. I ostatecznie nie udało się tej gry zrobić. Mam koszulkę po tym, ze wsparcia kickstarterowego. Zostały nam jeszcze dwa seriale. Jeden z nich to jest Knuckles. Czy to jest. Czy ja dobrze rozumiem, że to. Sonic chyba. No właśnie. O czerwonym Sonicu, tak. To jest spin-off w drugim filmie. Jest spin To jest spin-off. To jest spin-off, w którym główną rolę udziela głosu Idris Elba. Także ja się zastanawiam. Pierwsze, pierwsze jak to zobaczyłem, to tak. No dobra, to, to będzie kontynuacja Sonika, tylko że nie ze zrypanymi zębami i tak dalej. Czyli tak jak już to poprawili kiedy był ten odzew. Te, te filmy dwa były takie seriale, ale okej. Okay. No a tutaj tak patrzę, no jest Nakos i Idris Elba i tak co do... Okay. Ej, ale zwiastuny wygląda sympatycznie całkiem. jestem ciekaw tego projektu. No właśnie to jest, to jest to to, jest tak, jak wiesz, trochę jak z y, kopalnią w wieliszce, nie? Że... Ciekam, coś, niby, chcesz niby chcesz polizać, ale się brzydzisz, nie? I to to tak... jest takie. Niby chcesz to obejrzeć, ale tak wiesz, że to nie będzie dobre. No ja ale tą moty ale, ale no, dzi, po... po prostu no, jeden za drugim że... lecą. No. Sprawdziłeś tą bieliczkę? Ale przyznaj się, liznałeś. Tak. Ja, ja też polizałem, jak byłem mały w ja ja i bardzo cierpiałem potem. A ja cały czas uważałem, że warto było. Nikt <laughs> <laughs> tego nie zabierze. Tym Oj. Nie Panowie, jeszcze jeden serial, który naprawdę jest wyczekiwany przeze mnie, to jest Ripley. I przez Ripley mam na myśli utalentowany pan Ripley. Na jakiej fali jest obecnie aktor Andrew Scott, który jasne wypłynął na szerokie wody za sprawą serialu Fleabag między innymi. No, chociaż ci, którzy śledzą brytyjską scenę teatralną i w ogóle brytyjskie, brytyjskie kino to, to, to wiedzą, że ten aktor już też swoje osiągnął wcześniej. No, ale ostatnio kapitalny występ w kapitalnym filmie, jakimi, jakimi byli dobrzy nieznajomi. O, tak. Który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Yeah. To, jest, to jest After Sun dla mnie tego roku. No, no a teraz dostajemy replaya. Znaczy to, to w ogóle turbulentny i długi był proces produkcji z tego co wiem. A to co mnie chyba najbardziej intryguje to, że wszystko co do tej pory widziałem jest czarno-białe. Począć, ja mówię, bo to będzie, będzie czarno-białe chyba, nie? Mam nadzieję. No to tak zakładam, że to, że to będzie całkowicie w czerni i bieli e, e, seria. No, znaczy, no nie mogę się doczekać, bo to, ja myślę, że każdy aktor chciałby zagrać taką rolę, jak właśnie Utalentowany tak, ja, się, ja się w ogóle tak. ja się dziwię, że ten wiesz, że te książki Patrycy Smith, one leżały tak długiem od tylu lat, nie? kiedy robili mm -hmm. te, te replaye z początku wieku. Kurczę, bo to jest tak wdzięczny temat i postać replaya można tak fajnie dopasować do dzisiejszych czasów. Nie? Ja wiem, że tutaj będzie to robione, wiesz, bardziej w kluczu tym historycznym, nie? żeby się odnosić do tego. To, to do książek ściśle, ale ja bym zobaczył jakąś, wiesz, nawet współczesną wersję replaya, nie? który wykorzystuje cały dorobek tego technologii, wiesz, social mediów i tego typu rzeczy, nie? To jest, kurczę, tak ciekawa postać. Mm. Nie, no, ja no, czekam, czekam, czekam. Sprawdzam, kiedy... Aha, to jutro ma premierę. O! To, to, to o! Jeszcze lepiej. To... Nie wiedziałem, że już jutro. To może ja jakaś będzie. Właśnie widzę, że czwarty, czwarty kwietnia. No, fantastycznie. Chcecie coś dorzucić? Bo ja mam jeszcze, jeszcze jeden tytuł, o którym chciałem powiedzieć, ale tak przewrotnie raczej. Albo antypowiedzieć. To, tak, to tak jakby dla kontrastu do nakulsa. czy jak to można by było odmienić, to jak tam obejrzę, ale kiwie co zobaczę, tak tutaj jestem raczej bardziej niż pewien, że to będzie co najmniej dobre, także jeżeli hmm. mielibyście wybierać pomiędzy Knuckles a Ripley, to polecam raczej Ripley. A najlepiej jakby zrobili Ripley, Ripley i Knuckles, Knuckles w i tak, filmie, po nie? Prostu. Współpracują. Obrabiają Przecież ludzi, z koloru, wiesz. Walczą z, z doktorem traktem. robotnikiem. <laughs> tak. Nie, próbują go, wiesz, uwieść i ten, i podejść, nie? Tak jak Ripley. <laughs> Jest serial, o, który, o którym napisało parę osób, o którym nawet nie chcę nic mówić. To jest Acolita, Acolyte, czyli kolejny serial osadzony w świecie gwiezdnych wojen. Widziałem zwiastun. To dla mnie, dla mnie to wygląda jak koszmarek. To znaczy, to jest. Ja nie wiem, czy, mam, mam wrażenie, że Rogue One oraz Andor w obydwu tych produkcjach palce maczał Tony Gilroy niejaki. Są jakimś wypadkiem przy pracy. Bo wszystko inne, co stworzył Disney, nie licząc tam może tych dwóch sezonów Mandalorianina, jest po prostu od średnie przez złe aż po fatalne. I wydaje mi się, że Akolita po Asoce, która była naprawdę dla mnie słaba, zapowiada się jak coś chyba najgorszego. Znaczy, to myślę, że to może być poziom obi wana Znaczy, polecam wszystkim zobaczyć z żeby żeby wiedzieć, że, że widzi się od razu produkcję, która jest zła. Nie wiem. Ma się temat wzięcia kogoś, kto będzie tym złym, i zrobienia z tego ciekawego serialu, i robi się z tego coś, co jest do bólu Disneyowskie. Tylko tyle mam do powiedzenia o tym serialu. No Ten zwiastun wizualnie tak wygląda płasko, że to jest przerażające. Tam nic nie ma co by ci, wiesz, złapało oko, nie? żebyś się zatrzymał na chwilę przy tym. Znaczy, znaczy jak ja zobaczyłem w pewnym <laughs> momencie Jedi, który ma fryzurę na Killmongera z Czarnej Pantery. Nie, znaczy, no nie wiem, nie wiem, dla kogo są te seriale, ale. Gwiezdne wojny, jednak, są marką, która ma naprawdę oddaną społeczność. I to nie jest tak, że te seriale przyciągają masę nowych osób i nowych fanów. One tak naprawdę powinny podtrzymywać płomień miłości i oddania tych lojalnych fanów. Ich jest naprawdę bardzo wielu. To się nie udaje. Pozwolę sobie dodać jedną rzecz. W 1987 roku do polskich kin wszedł Powrót Jedi. Byłem na tym filmie. Codziennie jak był w kinie, byłem na nim, wydałem wszystkie pieniądze, które miałem zaoszczędzone. Jak chodził, chyba był przez tydzień u nas w kinie Słońca, to ja codziennie byłem na tym filmie. Nie zdawałem sobie wówczas w 1987 roku, będąc w pełni szczęścia, że oglądam takie, takie dzieło, że uczestniczę w pogrzebie Marki Gwiezdnej Wojny. <grybujesz> <grybujesz> o, snap. <grybujesz> Więc no cóż. Ale jeżeli nie widzisz Andora. To daj szansę, bo to. Obejrzałem dwa odcinki. No nie, no nie, nie po, to nie żyłem. Znaczy, powiem tak, obiecywałem sobie czego, czegoś, coś obiecywałem sobie po obiłanie, po 10 minutach wiedziałem, że zostałem bezwstydnie oszukany, wykorzystany jest, i zmaltrewany. Jest, jest dnem, jest, 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 jest. No to już jest blisko poziomu Wiedźmina, tak? To już, to już są te rejony. Ktoś na czacie pojawił progę, napisał Akolita zapowiada się na taki Blood Origin jak w Wiedźminie. Kurczę, ja bym chciał, żeby to było jak Blood Origin, żeby to było choć takie, wiesz, poczciwe gówno, absolutnie złe, żeby się oglądało dla beki ja, ja, ja wiem, ja, że to ja, będzie jak, nudne. Jak, ja, Chodzi ci jak Wikidaiwo, nie? O to ci chodzi. <laughs> <laughs> Oj nie, nie, panie. Wikidaiwo to jest zjawisko. Ja mówię o Blood Origin, to jest serial, na którym się bawiłem znakomicie, bo jest absolutnie zły na w każdym elemencie, jak mi się dało ten serial zrobić źle, spierdolili wszystko. Ale był przez to angażujący. I ja bym chciał chociażby, żeby ten serial był taki, a nie żeby był po prostu nudny, jak ten obi -Wan, nie? Który był zupełnie nieoglądalny. Obejrzałem i co, co mi z tego, co mi po tym zostało? A z Blue Origin hmm. mam bekę, nie? Przynajmniej. Przechodzimy do filmów. Polski film na start, Czerwone Maki, które zbierają mieszane recenzje w tej chwili. Ja mogę tylko powiedzieć, że się cieszę, że ktoś wreszcie zabrał się za ten temat. Bo ile ja słyszałem o Monte Casino od mojego dziadka, to nie tak, że mój dziadek tam walczył, ale, ale, ale bardzo lubi mi przypominać o tym, co wydarzyło się pod Monte Casino. Chciałbym to wreszcie zobaczyć, tym bardziej, że Leszek Lichota, który gra postać, która jest e, jako redaktor po prostu, jest pewną ważną postacią Pankowicza. Malchiore, bańkowicz, no. Dokładnie tak. E, więc. E, no ja myślę, że obejrzę ten film. Nie wiem, czy wybiorę się do kina, zależy jeszcze od recenzji, które spłyną, ale jestem go bardzo ciekaw, a zwiastun wyglądał niezgorzej. No to, to ciekawe, bo jak ja się wychowywałem, chodziłem do szkoły w takim głębokim PRL-u i akurat dziwnym trafem, obok kultu Lenino, bitwy pod Lenino, był kult bitwy pod Monte Cassino. Myśmy od, od samego początku, pamiętam, od 80 roku, jak poszedłem do, do, do szkoły... Nas uczono o Monte Cassino, Monte Cassino piosenkę czerwone, maki pod Monte Cassino, piły polską krew i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bardzo chętnie to obejrzę. Natomiast wydaje mi się, że mamy w historię znaną ogólnie, która się powoli przebija tak do głównego nurtu. Która, gdyby ją opakować odpowiednio, pokazałaby jednocześnie wszystkie piękne aspekty polskiego, takiego postrzelonego czasami, postrzelonego bohaterstwa, czyli opowieść o, o, o Misiu Wojtku, który też był mm. pod Monte Cassino. Tak. Nie, nie wiem, czy, czy w Czerwonych Makach się yes, pojawia. Jest, jest, nawet jest w zwiastunie, jest? jak super, najbardziej. Super. Natomiast w ogóle ta opowieść o Misiu Wojtku i, i do takiego, no w sumie takiego końca, może nie, nie tyle smutnego, co takiego, no, jakby to, jakby to określić. Takie, on skończył WZO, tak? Ten ten, ten miły, tak odwiedzany do końca przez polskich żołnierzy, pokazanie takiego przemijania. Najpierw młodość, radość, rozwój. No, klasyczna filmowa historia, która jednocześnie nie byłaby martyrologią. Tak? Chociaż z drugiej strony Czerwony Maki to piękna, wygrana bitwa jest. Nie? i, i, i... No, Ja jestem bardzo ciekawy, ja lubię kino wojenne. Mamy mało filmów wojennych pokazujących triumf polskiego oręża. Najczęściej czcimy klęski, więc, więc chętnie, chętnie to obejrzę. Natomiast co, co będzie? Malheria Wankowicza, Pamiętniki z Monte Cassino czytałem. Wspaniałość. I no, bardzo, mnie, bardzo mnie ciekawi, co tutaj zostanie pokazane. Panowie, a propos Misia Wojtka, ja muszę zaadresować Misia w pokoju, ponieważ tak patrzę i no, no, no muszę o tym powiedzieć. Znaczy, Jest tu aktor Mateusz Banasiak. Niech ktoś mi wytłumaczy, dlaczego on ma na IMDb zdjęcie w majtkach. W sensie klikam i on, on tu stoi w łazience w majtkach. Tak próbuję zrozumieć, o co chodzi, bo to, to nie jest. To tak, że założonych, ale to że to. to nie jest to, to on stworzył swój profil, tak? Akurat miałem. Nie, 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 naprawdę aktorzy tworzą. Aha, okay. Aktorzy mają możliwość umieszczania swoich zdjęć profilowych. Jeśli jest jego zdjęcie, to znaczy, że to on lub jego agencja wybrało to zdjęcie na profilowe. Szanuję. No i ktoś stwierdził, że to jest pozytywne i co właściwie do tego co no szanuję po prostu miniatura przyciągnęła moją uwagę no ale no, no, i może o to chodzi, o to chodzi. O, o kliknę sobie może z młody atrakcyjny aktor, pokolenia no już może taki młody 86 rok to... 41 lat, to stary dziad. No ale w <noise> Już koniec, na razie się zmienia, zmienia się nie? za <noise> sekunda, to było niesamowite, nie? Młody człowiek, ale stary, w <noise> Ale zadziałało, pokazałeś jego zdjęcie, widzisz, na <noise> tak. live. Czy ktoś z was chce jeszcze coś do Czerwonych Maków, czy jedziemy dalej? Wiesz, co, ja, 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 sobie, ja tylko powiem, że jestem ciekaw, szczególnie po tym, że ostatnie te polskie filmy naprawdę fajnie wychodziły oparte na historycznych rzeczach, bo mieliśmy kosa, mieliśmy białą odwagę, dwa naprawdę dobre filmy, więc zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Ja mam obawy, dlatego bo Łukaszewicz robił już dużo różnych y, filmów właśnie historycznych, które były mizerne. Tak, Orlęta. Po prostu, po prostu mizerne. No, Okej, okay, dobra, e już nie czekam. No, a po drugie cały czas mam wrażenie, że jeszcze Polacy w Polsce nie potrafią robić filmów sensacyjnych dobrych. W sensie jak scen sensacyjnych, scen akcji. E, jakoś Braciak o tym świetnie kiedyś mówił. Operator, tak, dokładnie. Wspaniale. Operatorzy ci najlepsi są w Hollywood i tam robią dobrą robotę, a u nas jakoś Dalej, te sceny akcji, dra dramatyczne jakieś sceny, takie czasami nawet horrorowe, jakieś yy, wzruszające, potrafimy robić yy, świetne ujęcia i tak dalej. Wszystko gra. Akcja nieszczególnie. Nie to a propos wojny Civil War, najbardziej oczekiwana przeze mnie premiera kinowa tego miesiąca. Nowy Dla mnie film. tego roku może. A może i tego roku, kto wie, może i wybuchnie wojna domowa w Stanach Zjednoczonych po premierze. Civil War. Alex Garland jest wielkim artystą. Wielkim artystą. To jest człowiek, który nie tylko pisał scenariusze do jednych z moich ulubionych filmów w swoim gatunku, jak na przykład 28 dni później zaznaczę, że właśnie powstaje 28 lat później. I to jest Danny Boyle, który połączy siły z Alexem Garlandem i z Klianem Marfim, żeby wrócić. Ale jeden z moich ulubionych miniseriali, czyli Devs, no jeden z moich ulubionych filmów science fiction, czyli Ex Machina. Fantastyczna i niedoceniona anihilacja, interesujący eksperyment artystyczny, jakim jest MEN, który uwielbia Radek, no i teraz Civil War, co chcesz od MEN, E A z <laughs> nie tym man? Devs nieźle pojechałeś, bo nie zdradziłeś, Tutaj szanuję, szanuję. Ale czego nie zdradziłem? No bo... Nie, nie, Aha, okej. Nic więcej nie powiem, nic więcej. nie powiem, ja też już wiem o co ci chodzi. No, no, mogłeś. Mogłem, ale tak, nie, to no Devs no. jest, jest dobre. Civil War. Um, no czekam, no, no, w ogóle to, co mnie fascynuje w tym filmie, to jest to, że to jest w ogóle kino drogi. Znaczy, ciekawie jest opowiedzieć o konflikcie z perspektywy kina drogi, bo mamy perspektywę reporterów i dziennikarzy, którzy jadą przez targaną wojną domową Amerykę i relacjonują to, co się dzieje. Więc, no, słyszałem znakomite opinie nie jestem zaskoczony, bo to jest jednak Alex Garland. Także wszystko w tym filmie mi się podoba. Począwszy od plakatu przez Nika Offermana, który dla mnie winduje w górę każdy tytuł, w którym wystąpi, aż po Wagnera Mure, którego dawno nie widzieliśmy, a którego przecież powinniśmy pamiętać jako pana Pablo Escobara z Narcos. No i Kirsten Dunst. Także czekam. W ogóle, w ogóle Jesse Plemons, podobno Oscarowa rola, nie? tego, co już słyszałem. I za sam trailer już mu się należy. No za sam trailer, tak, 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 ale, ale znajomi Borys Boryz i Paweł Szuba byli w Warszawie na przedpremierze niestety nie mogłem doobić, a bardzo chciałem, bo to kurczę garland nowy yy, i wyszli z sensu absolutnie zachwyceni, że, kurczę, tak się wiesz, dobrze, że ktoś w taki sposób opowiada o tych rzeczach kto, i o tym, jak wygląda Ameryka. No i kurczę, to jest to spojrzenie najbardziej nęcące dla nas przynajmniej. Mamy tego wkurzonego Brytyjczyka na Amerykę, który wbija w nich szpilę, nie? I wyciąga na wierzch te rzeczy, których Amerykanie, mówmy, się, no dalej mieliby problemy, nie? Żeby w taki sposób o tym opowiadać, nie? Tam zawsze jest ta bariera. A tutaj nie ma, wiesz, wszystko jest lękawice są. Zdjęte, nie i na gołe ręce idzie, nie jak w filmie Gajariciego, nie Jaki, jakiś bokser, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo na razie wszystko w tym filmie przemawia, że będzie znakomity. Ja wierzę, że wierzę Gerlandowi, że to ma być znowu, bo już chyba drugi raz. Yy, ostatni film Gerlanda, nie jako reżysera. Tak, tak, a teraz on głośno mówi, że. Ale co ciekawe, on powiedział, jako samodzielnego reżysera, bo on już w tym momencie przygotowuje projekt, w którym będzie koreżyserował z kimś. No, i oczywiście powraca jako scenarzysta też chociażby do 28 lat później. Natomiast widać, że no nie jest to łatwy kawałek chleba i chyba dało mu się we znaki kręcenie tego. Tak, filmu. ale właśnie to, to, to jest super, bo widać, że on jest kurwiony przede wszystkim, nie? I robił to na takim kurwie ten film. I to było widać w wywiadach i w ogólnie, jaki jak klimat bucha z rzeczy obok tego filmu. Nie jest to tak. Wszystkie zwiastuny, wszystko tak, tak, tak. Więc jestem ciekaw. Panowie chcecie coś dorzucić, zanim przejdziemy do kolejnego? No ja Chętnie obejrzę, bo nie wiem, czy, czy on zachowa jakąś równowagę, czy rzeczywiście, czy się opowie konkretnie po jednej ze stron, czy bardziej. Borys opowiadał, że każdemu się dostaje. Okay. Równiutko każdemu się dostaje. Ja Natomiast... właśnie się obudziłem i kupuję bilet do, do IMAX-a na Natomiast zastanawiam się, ciekawie. czy nie będzie to film w, w pewnej mierze profetyczny, tak? Patrząc. <laughs> No, a, to, może nawet, a może nawet będzie przecież... to samo spełniająca się przepowiednia. Wojna oby domowa nie, już troszeczkę jest nie. przynajmniej kulturowa w Stanach, zwłaszcza, że wystarczy zobaczyć, co się ostatnio działo na granicy z Meksykiem, gdzie były przecież te y, parę tygodni temu, jak y, tam lokalne, że tak powiem, cywilne siły y, chciały robić swoje, że tak powiem, porządki versus to, co za, zalecił rząd. Więc tak. to, to nie jest takie znowu odległe. Tam jest ciekawe, że tam chyba Kalifornia się w ogóle odłączyła razem z Teksasem i jeszcze kilkoma Stanami w tym filmie i ma swoje własne siły paramilitarne. No zobaczymy. Słyszałem fantastyczne e, opinie i zachwyty. Mam nadzieję, że będę miał okazję jak najszybciej obejrzeć, bo to 12 wychodzi. A... Ja tylko dodam, Grzegorz, myśli mi, które masz miejsce w IMAXie, to sobie łupnę obok. Kolejny film, na który bardzo czekam, i samo oglądanie zwiastuna tego filmu, tego filmu poprawia mi humor. To jest Perfect Days, Wima Wendersa. Ciekawe, bo ja byłem przekonany, że to jest jakiegoś japońskiego reżysera. Tym bardziej, że akcja się toczy w Tokio. Znaczy, ja, ja, ja powiem bardzo krótko: nic nie będę więcej mówił o tym filmie, jak tylko obejrzyjcie sobie zwiastun, żeby coś poczuć. I obejrzycie zwiastun, żeby wiedzieć, że pojawi się film, który poruszy was do głębi i który sprawi, że poczujecie się ze sobą i z innymi ludźmi lepiej. Ze zdjęcia widzę, że to jest biografia twórcy Final Fantasy Pana Sakaguchi'ego. Bruno Gucci w głównej roli. Zakamuflowana, tak. Nie, zapowiada się jako coś pięknego. Może trochę manipulatywny, jeżeli chodzi o emocje, ale nie sądzę. Bo nie wiem, Grzegorz, widziałeś zwiastun, bo ty śledzisz generalnie wszystko, co jest japońskie i koreańskie, jeżeli chodzi o kino? Generalnie wschodnie kino w większości przypadków jest bardzo odmienne, dlatego tak, faktycznie śledzę po prostu, co się da. No i tak, tutaj już chyba mam zabukowany jakiś sens. A jak nie, to mam go ustawiony po prostu. A nie, mam ustawiony na alarm, żeby kupić. E, tak, e, ale no zdecydowanie e, obejrzę, dlatego, bo dramaty, e, dramaty azjatyckie mają coś nietypowego, jeżeli by się wydawało, że te zachodnie bywają czasami rozciągnięte i sentymentalne, to dawno nie widzieliście po prostu czegoś azjatyckiego. Tam dopiero potrafią twórcy rozgrzebać kompletnie psychologię ludzką i emocje, także ja wyczekuję. Muriel Mosa napisał, że Perfect Days jest rewelacyjny i Adam Woszczak napisał, że też już kupiłem bilet. U Aleksandry Sieczki można obejrzeć recenzję. Polecam bardzo kanał Aleksandry Sieczki która już dwa razy się pojawiała na Bez Schematu, fantastyczna recenzentka, także odsyłam was do jej recenzji, jeżeli chcecie sobie tylko ostrzyć ząbki i apetyt na Perfect Days. już Perfect Days było na nowych horyzontach. Tak. To jest tak. jeden sens, który złapałem i bardzo, bardzo o, polecam. Tak, tak, bardzo polecam. Wiesz co, on przypomina trochę klimatem tego i jak nastawia do życia Patersona Jerbuszowego. Jeśli chodzi o, o klimat i jak się czujesz po tym filmie. Więc naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Ja w ogóle trzymałem bardzo kciuki no, za ten film na Oscarach, nie? gdzie wiadomo było, że nie o szans, bo e, strefa interesów była nominowana za film nieanglojęzyczny. Ale naprawdę kapitalne kino. Świetnie zagrane. No i Kuczy Wenders ma takie wyczucie, i tu widać, że wiesz, mimo już wieku, mimo lat na karku. Widać, jak dobrze cały czas działa, nie? I jeszcze ma dużo do opowiedzenia, bardzo, więc w ciemno najlepiej iść na ten film i będziecie dobrze bawić. Perfect Days, najbardziej japoński, niemiecki film, nominowany do Oscara. Tak, to, to jest idealne określenie tego filmu, nie? Ciekawą rzecz napisał: szybkie, dwie szybkie wrzutki. Froget napisał, że widzę światowa premiera filmu Sympatyk od parka Chan. Łuka. Z, do z, do z Downeyem, tak? Tak, 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 tak. Jest sympatyk. W Polsce tego jeszcze nie będzie, ale to zapowiada się jako kolejna wielka rola a Roberta a to, to jest serial, nie? Tak, tak. 14, a, to, a nie, no to powinien być w Polsce także wtedy. No właśnie, tak, tak, a tak. A to interesujące, tak, to, interesuje, to ciekawe, to w ogóle przegapiłem to. No to dorzucamy jeszcze w takim razie do seriali. Sympatyka, jestem jestem aż w szoku, że tak kompletnie umknęło to na listach, które sprawdzałem. To premier. jest pan Robert Downey Jr.? To jest pan Robert Downey Jr. i to Tam nie A będzie jest, wielu Downeyów naraz. Wielu Downeyów down na wie, down to nie jest jedyna charakteryzacja dziwna, w której go ujrzysz w tym, w tym okay, serialu. Także. To jest, jestem zaintrygowany. Znaczy, no Park Sean, Luke, no to jest, no to jest instytucja, tak? No to jest człowiek, legenda, instytucja. No, a napisz, że będzie w tym miesiącu. No kurczę, no to tak, to, 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 to zdecydowanie czekamy. I jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła a propos filmów, to jest Monkey Man, zrobiony przez Deva Patela, który jest aktorem, ale też wyreżyserował ten film i współtworzył scenariusz do niego, który jest bardziej hardkorową wersją Johna Wicka. Hinduski chociaż... John Wick. Hinduski John Wick, tylko z naciskiem na, na, na walkę wręcz. Czytałem jedną recenzję, która mówi, że jest zbyt rozpolitykowany ten film, ale czytałem też no, wiele innych. No, myślę, że ma powód. Ale czytałem też wiele innych, które mówią, że no, jeżeli lubicie kinoakcji, to tak, Dev Patel też świetnie się podobno sprawdza jako, jako gwiazda. Ale wiesz, to, 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 też, to też w ogóle absolutnie słownikowy przykład Passion projektu, bo on od studia skończyła mu się kasa i żeby tak. doprowadzić do końca produkcję, to w scenach akcji, w scenach walk biorą udział oświetleniowcy, jacyś statyści, to ludzie od cateringu, pokazały. na serio. To jest niesamowite. to było nie? także że lockdown wszedł, lockdown wszedł i statyści nie mogli dojechać. Tak, i tak, on tak. Tam dużo, wziął, dużo tak, było tak, problemów, tak, ale tak, też tak, budżetowe jakieś były możliwe. właśnie problemy. Nie? Mhm. No tak, Monkey Man nie wiem kiedy będzie, w Polsce. To jest napisane, że 4 kwietnia jest premiera światowa, czyli jutro. Zobaczymy, kiedy w Polsce będzie. Czy Dev Patel to ten z Green Knighta? Tak. Ten, tak. który grał w Green Knight. Bardzo niedoceniony, znakomity film. Dla, A... dla mnie na zawsze Slamdog Millionaire. I slam Millionaire, <laughs> oczywiście. Kolejny film. Back to Black. Historia Amy Winehouse, która dołączyła niechlubnie niestety do Klubu 27. Wielki głos, wielki talent, który nigdy nie wyrezygnował wystarczająco, no ale to chyba o każdym muzyku, artyście, artystce można powiedzieć, kiedy odchodzą przedwcześnie. No, jestem ciekaw, bo to mieliśmy już dokument o Amy Winehouse, prawda? Amy się po prostu nazywał, z tego tak. co pamiętam. I był bardzo dobry. Tak. Chociaż mocny, ponieważ nie bał się pokazywać trudnych rzeczy. Mówię o ciężkim uzależnieniu od heroiny. A zobaczymy jak będzie z filmem znaczy, ja, ja, mam temu, ja mam właśnie te obawy, że ten film będzie porównywany z dokumentem i że będzie Będziesz, wy... szczególnie, że dokument wiesz, dostał Oscara, nie? o ile dobrze pamiętam i mam taką obawę, że, że film może no mam nadzieję, że nie przypominam sobie film Whitney Whitney Houston, który był dość mocny pamiętam, że ukazywał też bardzo właśnie związek Whitney z jej, jej wczesnym mężem i, 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 I przemoc domową, i, i... oczywiście miał taki abbitowy wydźwięk, ale no, historia mi Winehouse nie ma happy endu, więc zobaczymy. Jestem ciekaw. Grzegorzu, chcesz coś dorzucić tutaj jeszcze? No, ja jestem wielkim fanem biografii muzycznych czy czytanych, czy oglądanych, stąd na każdy taki rodzaj produkcji idę do kina z chęcią i z różnym efektem oczywiście, ale tutaj liczę, że jednak dostaniemy coś wartościowego. Mhm. Mam jeszcze ja, dwa... Proszę. Ja tylko dodam, ja jestem zainteresowany tak jak Grzegorz, każdym, każdym biopikiem muzycznym. Bardzo czekam na to w ogóle, tak, tego Boba Dylana z Timothy Chalamet. Tak, to tak. będzie ciekawy projekt. Ale ja wiem, że zawsze gdzieś tam może w krzakach się czaić Bohemian Rhapsody. Właśnie chciałem powiedzieć, zapraszam wszystkich fanów filmów, biopików muzycznych. Dzisiaj w telewizji leci Bohemian Rhapsody, a tak naprawdę to nie. Lepiej le... się przespać, w tak? Tym momencie, lepiej się przespać w tym momencie. Bohemian Rhapsody to nie jest biopik, tylko to jest laurka dla muzyki. Queen, a nie, dla, a nie biopic... Jest to z pewnością laurka fursu. dla zespołu, który Kuj. za bardzo majstrował przy scenariuszu. Ale I chyba tam też nie. Chyba nie ma ani jednego faktu z prawdziwego. Znaczy, nie, ani nie. faktu po To wszystko jest wymyślone. No, tak, Kafaros świetnie to ujął. Brian May zrobił sobie laurkę i powstał Bohemian Rapsody. i nie dość, że troszkę zgwałcili swój własny zespół. No to jeszcze teraz, no a nieważne, nie chcę się znęcać, bo... Y, ro... No tam jeszcze jak dojdą sprawy reżysera, zmiany reżysera i to w tym związanych, tak, to jest tak. absolutna reszka. Ale Rocketman, Rocketman jest przeciwieństwem Udo. Bohemian Rhapsody i to jest, no, ja obejrzałem ten film długo, długo po premierze, zresztą pisałem do ciebie Grzegorz, jak byłem tak zachwycony tym filmem, tak wstrząsnął w pozytywny sposób, e, więc zamiast Bohemian Rhapsody obejrzyjcie sobie jeszcze raz Rocketman. Ja czekam na jakiś długi, pięciogodzinny, oniryczny film w oparach absurdu o King Crimson. No widzisz, <laughs> wiedziałem co powiesz Oglądałbym powiesz. jak głupi, no. no. Oj, tak, a nie tak. wiem, mała, mała dygresja. We wrześniu wchodzi nowy projekt około King Crimsonowy. Beat się nazywa. Andrew Bellu, tak. Stevie Vai, Tony Levin... i Ro Robert Fripp pobłogosławił to. Pobłogosławił, e, będą koncertować i e, Robert okay. Fripp Wyznaczył Steve'ego Vaja jako swojego następcy w ogóle. To jest dla mnie. I gra perkusista Gavin Harrison, czyli perkusista. I kujcie z takim nawastowym Nie Perkusistą ma być Dave Carey z Tula. Danny Carey! O Jezu, tak. fucked it O Jezus, tak. O tak, wow, okej, okay, dobra. To, dobra. To się będzie działo. Wczoraj był wywiad z, na kanale pana Ricky Bito. Z nimi wszystkimi mm -hmm. i, i zapowiada się nieprawdopodobnie. To, to ja tylko powiem, że zbliżają się 60. urodziny pana Maynarda Kinana, czyli wokalisty zespołów Pucifer, a Perfect Circle i Tool. 17 kwietnia, to też moje urodziny O! To idealnie się składa. <grych> tylko I, moje jeszcze nie 60. I, ale i dzisiaj już... wyszła epka, którą bardzo polecam z trzema utworami: A Perfect Circle, Primus i Pusyfer, i wszystkie trzy napisał Maynard Kinen. I spełniło się moje marzenie od 25 lat, a mianowicie jest utwór Primus, na którym śpiewa Maynard Keenan w stylu Lesa Claypula z Primusa i robi z nim harmonie wokalne. Nie żartuję. Jest fantastyczny, jest najlepszy z tej epki. Utwór a Perfect Circle jest słaby i to są to są flaki z olejem. Utwór Pusifer jest świetny, ale ten utwór Primusowy urywa głowę. Znaczy jest fanta Minert Keenan, który udaje poniekąd Lesa Claypool'a i to w fajny sposób. A on nie, on właśnie bardzo nisko śpiewa, a wysoko śpiewa Les Claypool. Polecam, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam. Kapitalny, kapitalny no. zespół. Kocham Primusa. Zresztą w ogóle polecam Charlie Fabryka Czekolady. Oni zrobili, e, e, przerobili całą ścieżkę dźwiękową Charlie Fabryka Czekolady na swój sposób, na swoją model. Oni no zrobili muzykę do South Parku, nie? ten utwór początkowy no, tak, South Parku. jest Primus. To jest Primus. Tak, tak. To jest Primus. Challengers. W ogóle to ja, ty, ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo ja, jak jest temat A Perfect Circle, to jest niesamowite, że mieliśmy taki czas w historii kina mm. i ogólnej historii popkultury, że e, ich Counting Bodies Legacy like e, było w e, teaserze Fantastycznej Czwórki, ale tej pierwszej, Team Astorego. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że taki kawałek z własnym przesłaniem widzieli <laughs> do teasera Fantastycznej Czwórki. To jest ehm, niesamowite. Money. I zrobili piosenkę, która była dedykowana do filmu Konstantin. A, była, ale. pasyw się nazywała i bardzo oh, polecam. A jak już jesteśmy przy takich fidrygałkach, to ja tylko powiem, że David Fincher jest fanem A Perfect Circle i nawet zrobił dla nich teledysk do utworu Judith. Bo David Finchermana kąci hmm. kilka teledysków, bo od tego też zaczyna w ogóle swoją karierę. Od reklam i teledysków, więc zrobił teledysk do, do Judith i on zarówno się lubi z Trentem Reznorem z Nine Inch Nails, jak i lubi się z Majnardem Kinanem właśnie z A ja Perfect Circle Challengers, film Luca Guadagnino, który zrobił m.in. tamte dni, tamte noce. Dobrze mówię? Tak, tamte dni tam. Mm -hmm. tak. który zrobił film, którego nikt nie obejrzał. Poza mną i pewnie Grzegorzem no chyba, że Radek mnie zaskoczysz ale jest do ostatniej kości to jest film, o, tak. na który poszedłem do kina, były cztery osoby nice. i byłem jedyną osobą, która została do końca to jest film o zakochanych kanibalach bardzo polecam, bo jest naprawdę znakomity, z jedną z najlepszych ról aktorskich, jakie w życiu widziałem i mam na myśli aktora Marka Rylensa, który gra w tym filmie tak, że to on powinien dostać jakiś tytuł współczesnego Daniela Day-Lewisa, znaczy jest fenomenalny w tym filmie jest um, creepy także jak po, 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 pierwszym, y, po, po pierwszej scenie z tym aktorem jak drugi raz już go widzisz to y, ja dostawałem ciarów po prostu tak tak jest w nim jest coś tak przerażającego coś jest to nie tak naiwnego dziecięcego nie no jest a pro, my name is mud Primusa pasuje do tego aktora i do, tej, do tego wykonania. Naprawdę, jeżeli obejrzycie sobie klip My Name is Mod Primusa, to wiecie, czego się spodziewać. Mniej więcej. Tylko zróbcie pasowa na początku. Och, Tylko zróbcie boże, z tej to... postaci, która gada do kamery ze spruchniałymi zębami, e, kanibala i będziecie mieli komplet. To, to, to jest mniej więcej tak. To do ostatniej kości Challengers wydaje się, że będzie znacznie bardziej popowym filmem, chociażby dlatego, że gra tutaj Zendaya. Niech coś pokaże aktorsko. Eee... Interesujący film o, o tenisie, który tak naprawdę nie jest do końca o tenisie. O tenisie i o penisie też. O no, tenisie i o penisie, dobrze podsumowane. Tak wygląda. No. I znam, znam reżysera. Nie? Czekam, bo on, on lubi prowokować. On naprawdę robi hmm. kino, które prowokuje i mam nadzieję, że to również będzie prowokacyjne, tylko tym razem lepiej zabiera się za kampanię promocyjną, no bo oglądanie już te, te, samego tego kadru, który widzicie, który sugeruje trójkąt miłosny, i, i, I w każdym nie widać dwóch mężczyzn, którzy dobierają się do jednej kobiety. No, Luka Guadagnino wie, jak rozgrywać swoje karty, więc jestem naprawdę ciekaw tego filmu. To jest jak dla mnie po prostu uosobienie takiego starego mema, gdzie jest podpisane tenis w porcie i masz zdjęcie tortu. Tak. Prze przeczytałem, że Tomasz Lorenz napisał do ostatniej kości. Świetny film. Ja naprawdę polecam. Ci z was, którzy wytrzymają, polecam. Ktoś chciał coś dodać jeszcze, a propos Challenger's? W ogóle, w ogóle ta scena ona do Wontira od razu nawiązuje, nie? I to widać, że on dlatego tę scenę za każdym razem, jak są jakieś ta. materiały reklamowe, nie? Żeby, żeby tutaj uderzać w tę w nipumankę. Te, te, te no. Tak, tak. No, no. ale nie, ja czekam, ja czekam, ja jestem ciekaw, bo tu skurczę cholernie kabry reżyser, nie? I ten temat sam, że, wiesz, że Zendaya ma być tą femme ona też potrzebuje takiej roli, żeby trochę wyjść. No już Duna pokazała, że potrafi więcej, nie, ale ona nadal potrzebuje takiej roli na przełamanie. Nie? Zresztą Tom Holland też, jej partner, potrzebuje takiej roli cały czas. Tak, zgadzam się. O nie, no, okej. Okay. Nie zgadzam się z Tomem Hollandem. Znaczy Tom Holland miał, zanim Zendaya zaczęła grać w jakichkolwiek filmach, to Tom Holland miał znakomite role Dajmy na to, w niemożliwe z Ewynem McGregorem i Naomi Watts o katastrofie. Tak, ale to wiesz, ale to w już, jeszcze, wiesz, jak ja już jestem dojrzałym aktorem, nie sprawdzony. Nie nieobierzony no to, jeszcze. No, tutaj już mu brakuje tego. Um, I ostatni film, o którym wspominamy, to jest Lupin trzeci, Zamek Kaliostro. Oh, ja czekam w pierwszy film. <laughs> pierwszy film pana Mijazakiego. Dobrze pamiętam? Chyba tak, chyba pierwszy jego tak, taki tak, film. tak, to, jest, to, to był jego debiut. Tak. Ja sobie nawet spojrzę, ale. No, nie, nie, żeby nie było, że się coś pomyliłem, bo wydaje mi się, że na 100%. Czy mówię, że to jest moja, tak, to je, będzie jego pierwszy film. I to jest w ogóle moja topka jego filmu. Bo moje trzy ulubione film język to jest e, Nausicaa z Doliny Wiatru. Wybitne kino. Zamek Egliostro. To jest niesamowity kino rozrywkowy. Tam się cały czas coś dzieje, cały czas zapieprzają, cały czas jest ruch, cały czas jest zabawa obrazem. Sympatyczni bohaterowie, jeśli ktoś nie widział w zamku Egliostro i właśnie tego Lipiana trójki, idźcie w ciemno. Będziecie bawić fantastycznie. To jest tak dobra postać. I moim trzecim ulubionym jest Totoro. O, hmm. tak chciałem powiedzieć. A kiedy będzie w kinach? E 12 kwietnia, chyba? Już sekundka. Jasne. Już już mówią. Jest. Tak, 12 kwietnia, dobrze pamiętałem. To jest oficjalna polska premiera. Okej. Okay. Ale ten film był chyba robiony dla Toei Animation, czyli to jeszcze nie było Ghibli. Nie, 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 to było jeszcze przedniem. Jasne. Jedziemy teraz przez gry. Na ostatnią, prostą wjeżdżamy. I będzie dużo tytułów, o których ja nic nie powiem, ale mam nadzieję, że wypowiecie sporo. Zaczynamy od Tales of Kenzera. O którym nic nie wiem, ale jak sobie przeglądałem stronę, byłem zaintrygowany, bo jestem na fali wciąż znakomitego Prince of Persia. No właśnie, wygląda to bardzo to jest, podobnie. To jest generalnie to, tylko że w. Pays of Kenzera Zao, konkretnie, to jest w, osadzony w mitologii Bantu, to jest jeden z ludów Afryki, bo stamtąd pochodzi dyrektor kreatywny e, Studia I to jest jakby. E, tak, osadzone już w mechanikach i powiedzmy, jeżeli chodzi o grafikę i mechanikę, to już widzieliśmy to kilkukrotnie. Tutaj jest szansa, że to będzie po prostu zrobione co najmniej poprawnie, bo już jakby formuły są sprawdzone, przetestowane, co działa, co nie. Tutaj bardziej chyba istotny jest ten element kulturowy, czyli właśnie to, że pokazuje się zupełnie inną kulturę, zupełnie inną mitologię. Więc tutaj, powiedzmy, będzie leżała ta wartość, myślę, tej gry. No i że to jest projekt, właśnie taki passion project dewelopera. Więc, jeżeli ktoś będzie chciał się zainteresować po prostu trochę inną kulturą czy mitologią niż nordycka, słowiańska, japońska, no to wprost, znane mechaniki. Ciężko się będzie obrazić, pewnie, na, na, na samą grę pod kątem, właśnie, gameplayu, tylko dostaniemy oryginalną historię. Metroidvania, taka klasyczna, wydaje się bardzo tak. być podobna rzeczywiście z obrazków i z filmików do, do księcia Persji. Moim zdaniem Ksi książę Persi był niezwykle pozytywnym zaskoczeniem początku roku. To na pewno zagram, bo ogólnie lubię Metroidvanie. No, i mam nadzieję, że będzie dobrze. No, natomiast ja bym chciał zobaczyć coś bardziej na przykład z mitologii ludu Dogonów. Dogoni to, to jest bardzo ciekawy lud z środkowo-południowej Afryki, który w swoich mitach przekazuje opowieść o ludziach z, z, z Syriusza. Więc oni w ogóle, mimo nieposiadania nie żadnych instrumentów do badania kosmosu. Wiedzą, że na przykład istnieje psia gwiazda, czyli Syriusz, tak? mimo że nie mogli jej dostrzec sami. To w swoich mitach przekazują historię o, o istnieniu Syriusza. Mhm. Taka, taka ciekawostka. No ja jestem. No jestem zaintrygowany, tak? Bo jakby wjechałem ostatnio w metro i i kurczę. A Rysławie, jak się nazywała ta gra, która miała tak odjechaną grafikę tak bardzo? Ta właśnie taka Uj, pastelowa. O jezu, jak ta gra fantastycznie wygląda. Ona jest jako dobra. Ona wygląda jaka ona jest średnia. No, no, ja mówię, ja że gameplayowo, gameplayowo może być. Hmm. Ten, zapowiadałem, że gameplayowo może się niczym ja nie się tego bałem, bo ona wygląda tak Ja utrosę kupiłem, bo grafika od razu muszę to mieć. Tak sobie myślę. Zagram w Ultrosa, na pewno będzie piękne i rzeczywiście graficznie jest bardzo ciekawe, mm. natomiast tak, muzyka pitolenia ala Arkanum. o Boże, już, już na wymioty tym okay. się zbiera. Dwóch skrzypków niepotrafiących grać na skrzypcach, próbuje stworzyć ścieżkę dźwiękową do gry, więc jest koszmar dźwiękowy i mechanicznie jest... A... Średnio. A bardzo średnio, jest bardzo średnio niestety, to w ogóle nie ma startu do, do Księcia Persji, nie ma startu najmniejszego. No, a, to, to, a przykre, bo bardzo się napaliłem na tę grę i miałem nadzieję, no, te grafiki wyglądające jakby były spod, spod nie wiem, piórka Filipa Drujeta. Filip Druje jest fantastyczny autor francuskich komiksów tak. takich psychodelicznych. No, no graficznie jest fajnie. Tak graficznie nie będę mówił, że nie, bo to jest coś, co ja bardzo, ja, ja kocham psychodelię, ale wszelkie inne aspekty oprócz grafiki dla mnie były Słaba. To od tego macie rysłało, żeby wiedzieć, w co nie grać i w co grać. Nie, nie. Znaczy ja, ja zrobiłem rzut oka na tę grę. Takie dwie, dwie godziny grania, totalnie na świeżo, bez wcześniejszych jakikolwiek prób podejścia. No i nie zachwyciło mnie. Jak pierwsze dwie godziny z Prince of Persia mnie zachwyciły, to tutaj totalnie nie. A spodziewałem się, że będzie na odwrót. Sandland. To jest interesujące wizualnie. I to takie kurcze. To jest gra na podstawie mangi Akiratoriyama. Ja. Jak Nintendo? Co? Jak nie mówię. Nintendo. Nie, mówię. Hopię. Będzie bicie, czy, Będzie bicie. Czy, ja, czy ja mogę dokończyć? Mówię, tak. że wygląda trochę jak postaci z gier Nintendo. Jak z Dragon Quest'a postacie, bo Akiratoriyama robił postacie do Dragon z, Quest'a i, z i Chrono Triggera. I Chrono Triggera wspaniałego. A tak, no to, to jest to ostatnia jest rzecz, którą robił. Tak, bo to jest na podstawie mangi właśnie, Kirytoriamy pod tym samym tytułem. Opowiada hmm. częściowo historię właśnie z mangi. Tylko że w formie no, open worldowej action adventure. Tak, teraz w, w ogóle Anime jest... też zaczęło wychodzić nie na podstawie tak. w tym samym czasie. I demko jest do ogrania swoją drogą. chyba wszędzie. Jest po polsku to, jest. to ciekawe. To jest w ogóle dobór gier, które są tłumaczone na język polski, a które nie są tłumaczone jest dla mnie. Zagadką. Tak? Czemu Dragon's Dogma na przykład właśnie nie ma polskiej wersji, a Sandland z prawdopodobnie mniejszą grupą docelową ma polską wersję. Grzegorza, ty czytałeś tę mangę? E, przejrzałem chyba ze dwa, trzy zeszyty i tyle. E, no. nie, nie, nie zapoznałem się z całą, ale to jest ciekawe. Jest właśnie takie. Bardzo kolorowe post-apo. są elementy tego, jakby heistu gdzieś tam po drodze. Oczywiście ratowanie świata w i tak dalej. Także to taki shonen, jeżeli chodzi o, o konstrukcję. No tutaj bardziej mi interesuje, po prostu już pamiętając, że no mamy styl graficzny, po, po którym wiemy, czego się spodziewać. To bardziej mi interesuje to, jak to wygląda mechanicznie, ale pograłem w Demko i jest. Całkiem, całkiem przyzwoicie. No, akurat w Demi nie dało się zapoznać ze wszystkim, co teoretycznie oferuje gra. Natomiast tam no, pojazdy grają dużą rolę, i faktycznie jest sporo z nimi zabawy, więc no, to prawdopodobnie nie, nie będzie gra dla każdego. Ale myślę troszeczkę spędzić ty przy tym tytule. Adam Woszczak napisał ważną rzecz, że na Disney Plus jest też anime. Sandland na podstawie No, mangi. no to, to, to mówiłem, że to zaczęło to. wychodzić razem przed I, premią dokładnie. gry, nie? I to jest też chyba świeżynka, bo ostatnio o tym tak, właśnie tak, pisano. Tak, po w ogóle też jest tak, tak jest, też jest tak z Sandlandem, że to jest manga, która ma jeden tom tylko. Bo to było co, jak po przerwie w Dragon Ball'u e, Toriyama, chciał sobie, to, ma, to ma chyba jeden tom, o ile dobrze pamiętam. Tak, ta I na początku to wieku rację. wyszło, nie? Tak, to, to było krótkie i w ogóle tu jest też duże... Znaczy wiemy, że Toriyama też przy tym pracował i tu jest duże pole do popisu dla twórców, nie? żeby ten świat rozwinąć, nie bo on był to zarysowany tylko, nie? I oni się tutaj mogą tak. pobawić, że to nie będzie taka adaptacja, odhaczamy rzeczy, które znamy z materiału źródłowego, jak było z Dragon Ballu Kakarot, nie? Że było jednak, hej, lecimy przez wszystkie rzeczy, które znasz, nie? Tutaj będą się mogli chyba na więcej pozwolić. Jestem bardzo ciekaw, bo to też wygląda bardzo sympatycznie po zwiastunach, nie? Shift Up. Co ja mówię Shift Up? Stellar Blade. S y Shift Up to jest chyba studio, które za tym stoi? Studio, to jest studio, koreańskie tak, 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 który... No, sporo hmm. osób podczas mojego ogrywania solsowego niedawno mówiło mi o demie tej gry. Powiem tak, ta gra w ogóle wygląda błędnie. E nie wiem, jak im się to udało, e biorąc pod uwagę, że to jest, no... Y ląduje na PlayStation 5, który nie jest jeszcze w wersji pro, no to nie jest tak, że ale nie tak ma pięknych gran... gier, ale... Mhm. Nie, nie jest powyżej poziomu tego, co PlayStation zwykłe nie jest w stanie wygenerować, zwłaszcza, że mhm. tutaj otoczenie znowu, jak w Nier, co prawda jest znacznie lepsze niż w Nier Automata, wciąż no, masę poligonów znowu wsadzono w Postać. Postać, bądź też przynajmniej okay. w części. Części, postaci. Części. postaci. Nie da się ukryć. Stara, tego. dobra no. japońska szkoła robienia gier. Tak to skoro to jest. Skoro to jest, tak. skoro to jest. Skoro to jest w centrum ekranu non-stop, to wiadomo, w co trzeba zapakować więcej poligonów. No, ja jestem naprawdę zaintrygowana. Czyli wygląda to błędnie w ruchu. I em, powiedziałbym, że wygląda wręcz. Nie chcę używać słów na wyrost, ale jak Souls like nowej generacji od strony technicznej, tak? Lies of Pi nie, nie miało tak. aż takiego wrażenia, nie dawało takiego wrażenia, o Elden Ringu nie wspominam, tak. ale teraz, jak widzę na przykład właśnie, nie wiem, animację, która wynika z parowania, sposób poruszania się przeciwników, ich design, to ile, ile oni mają poligonów, kurczę, no to... Tu też z no. można zagrać, także polecam przetestować, jak macie możliwość. A premiera jest chyba. 21. Coś takiego. Tak, tak, tak. Mhm. Masz napisane tak. w rozpisce. Ale nie Nie, To, to, to nie będzie, to będzie gra, która na pewno dla wielu osób będzie tytułem roku. Dla innych osób wręcz przeciwnie, będą uważać, że jest nadmierna seksualizacja w postaci. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Zwłaszcza, że jak wyszła, wyszła kto jest modelem dla, tych, dla tej dziewczyny, I rzeczywiście to jest istniejąca. Istniejąca, jak najbardziej modelka koreańska, a twarzy chyba udzieliła jej żona jednego z programistów. Więc, znaczy, tak. jeżeli, jeżeli ta gra jest przeseksualizowana, to polecam bojkotować Nir Automata. Albo Tomb, albo Tomb Raidera, albo kurczę Blood Rain. albo w zasadzie albo każdą bayonetę. inną grę z lat jeszcze albo, w 90. -tu. Albo Heavy Rain. Co jak co, heavy ale bajonetę naprawdę ciężko pod pewnymi względami przebić, tak. bo tam. Po są takie rzeczy, że. No. E, e, przepraszam, nie heavy metal, tylko heavy metal, 2. E, Fakt, tak. E, I tam była bardzo. Jak ona się nazywa? Judy e, e, Rain, coś takiego. Nie coś pamiętam. takiego. No. Not suitable e... for work, nie przypadkiem e, towarzyszyło zawsze tej marce heavy metal. G... Ale heavy metal to też jest świetny film animowany, SF. Uh -huh. e, Naprawdę, bardzo, bardzo. Taki, kilka nowelek z fantastyki naukowej, znanych pisarzy, w formie animowanej, naprawdę polecam. Mamy no I już... nazwa, nazwa słynnego magazynu kom komiksowo fantastycznego, tak, heavy metal. Uh -huh, tak. Zresztą Love, Death and Robots nawiązuje do heavy metal bardzo, ponieważ Fincher chciał ekranizować heavy metal jako właśnie takie winietki zaczerpnięte z tego magazynu i ostatecznie. Chyba nie dostał praw czy coś takiego i, i powstało Love Defen Robots y, razem z, y, y, nie pamiętam jak się nazywa, tam, Miller. W każdym razie, jakby Love Defen Robots nawiązuje mniej więcej do stylistyki heavy metal, tylko bardziej jest tak science fiction idzie. Zostały... Ja, ja tego styla Blade'a bardzo chętnie, w sumie jeszcze nie miałem okazji zerknąć na demo, więc bardzo chętnie sprawdzę, jak będę mieć wolną chwilę, ale wiecie, teraz Sekiro, Sekiro to jest tak. Lecimy, zostały, zostały jeszcze dwa tytuły. Gra, na którą wszyscy czekają? Wing-Wing, czyli Sea of Thieves. Wspaniała gra. Spędziłem nad Sea of Thieves wiele tygodni. Jest, I Mój młodszy syn oh. grał przez to przez trzy lata, grał w Sea of Thieves. I czasami wraca jeszcze. I powiem Wam, że to jest przykład, jak mimo delikatnego fal startu gry, ona w 2018 roku się wystartowała, i tam mało, było mało treści, jak wspaniałe. Wspaniale można opakować grę dodatkowo i zrobić dobrze działające mechaniki w świetnym świecie, z ciekawą, znaczy taką społecznością, która jest wspierająca raczej niż, niż, niż toksyczna. Przepiękne. najlepsza woda w ogóle w grach nie ma, nie ma lepszej wody po prostu. To jest najpiękniejsza, najlepsza woda w grach i gracie w Sea of Thieves. I fakt, że wychodzi na PlayStation, no to w sumie tylko radość dla użytkowników PlayStation, bo to jest naprawdę dobra gra, jeśli lubicie gry usługi. Jeśli, inaczej, jeśli nie przeszkadzają wam gry usługi, to sugeruję sprawdzić. Ja w Sea of Thieves mam kilkadziesiąt, a można nawet ponad 100 godzin spędzonych i to były bardzo miłe wspomnienia. Tutaj, mi jest, tutaj warto zaznaczyć, służy. że w Game Passie jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, po zakupie praktycznie... Nie trzeba na nic wydawać pieniędzy, bo tam są wyłącznie kosmetyki w zasadzie do kupienia, a wszystko tak naprawdę odblokowuje się przez te złote monety w trakcie. Tak, tak to się. To są złote monety, nie? Do odblokowywania kolejnych tych. Dublony. Przygód. Dublony, o. Tak, dublony. Tak, tak. No i jest, jest dodatkowo opowieść z Małpiej Wyspy w, w, w plecach. O, tak. Secret of Monkey Island. wiesz naprawdę, no polecam. Polecam, to jest. To jest, e, Michał... jest dobra gra. Dobra gra, za którą chyba nie trzeba płacić. Nie, znaczy, nie wiem, jak, jak na PlayStation, na pewno nie trzeba na nią płacić w wersji chyba Xboxowej. Znaczy, bo jest w Game Passie, jak już wspomniał. Tak. Grze, Grzegorz. Michał napisał y, ważną rzecz. 16 kwietnia na PS5 i PS4 wyjdzie Planet of Lana. Jedna z moich ulubionych gier zeszłego Piękna roku. Och, cudowna gra. Coś Przecież wspaniałego. Kotek. Ale była, wiesz, to była gra, która balansowała na 2 na 10, a 10 na 10. Skończyło się, na, skończyło się 10 na 10. Mieli się, mieli no 10. ja mnie łzy płynęły na streamie na zakończeniu, także. I muzyka, ja do dzisiaj słucham muzyki. Ja do dzisiaj muzyka słucham piękna. muzyki z tej, z tej gry. Muzyka autora ścieżki dźwiękowej między innymi także do The Last Guardian. Wspaniałego. Także bardzo fajny artysta stworzył ścieżkę dźwiękową. Ostatni tytuł growy. Ja tylko dodam, że ja Proszę. bym Sea of Thieves zagrał, ale niestety gram, znaczy, stety, gram w Skull Bones. To nie, to nie ma Nie, nie ogóle, Nikt nie, nie, nie gra w Skull Bones. Nie, nie, ale to w ogóle nie ma, nie ma co porównywać. Naprawdę, Skull Bones się. a Sea of Thieves. No, Steve of, sea of Thieves wygrywa na każdym, w każdym aspekcie. Rada zależy radek. ci na realistycznej. Gra Realistycznej grafice. No to Sk Skull and Bones ma bardziej realistyczną niż Sea of Thieves, bo tam jest ewidentnie komiksowa. Natomiast woda jest znacznie lepsza. Już, że... Czy już mówiłem, że woda jest nie. najlepszą wodą w grach? Tutaj, to, to... Radek, Kisiu, Radek Kisiu żart tak długo, że wylądował dwa dni za późno. Tak, tak, A. tak. Nie, bo wiesz, bo ja teraz gram tylko w gry ten e, poczwórne A, nie? No, A. Ale mam, nie mam dużego wyboru, bo mam tylko jedną. Nie? No. no rest for the wicked. Tak, tak. Nie ma zmiłuj dla Łotrów. To jest gra od Studia Moon, czyli od tak. e, studia. O, od, 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 od Orich. Czyli to, i to jest rachu. -ciachu, hack and slash. Mhm. Od, od nich. Wychodzi dzień po moich urodzinach. Pięćdziesiątych e, dodatkow... pierwszych. O. <słuch> Jestem starym dziadem. <laughs> już już ustaliśmy, że 41 tu, to jest Nie, etapar. 10 <laughs> lat później. To nagle skręciło jest. w kierunku. Ty już nie, nie ty już, już nie zdecydowałeś. Zdecydowanie liczni. już na Ale, nie ale kurczę, powiem, że to jest gra, na którą bardzo czekam. Bardzo ją czekam. Jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier tego roku. Czy, wygląda świetnie. Stylistyka jest niesamowita. Wygląda stylistyka jak Arcane, fantastyczna no. i kurczę, no, prezentuje się fantastycznie. Nie. Mo nie mogę się doczekać. Ona wyjdzie tak naprawdę we wczesnym dostępie. To nie będzie jeszcze pełna gra. Ona wyjdzie we wczesnym dostępie, będzie dalej rozwijana. Podobnie jak, jak Witchfire od naszych astronautów, których, mhm. którzy, którzy też są moim zdaniem bardzo dobrą grą, ale podejrzewam, że zaistnieją w świadomości, kiedy wejdą na Steam, a są na razie tylko na Epiku. A No Rust for the Wicked zapowiada się świetnie, graficznie, doskonale. Chyba muzykę robi dalej Gareth Coker czyli twórca tak. muzyki do, do Oriego, więc tak, podejrzewam, tak. że w tym hmm. względzie będzie doskonale również. Nie mogę się doczekać po prostu. Cały świat Handmade plus sama rozgrywka ma przypominać właśnie nie hack/slash poziomu Diablo, tylko bardziej Soulsy. Hmm. Czyli mamy mniej jest przeciwników, wytrzymałość. jest wytrzymałość, jest trudniej, można wieloma sposobami pokonywać przeciwników, bo chociażby pokazywali kwestie wertykalności w świecie, gdzie po prostu można przeciwnika zrzucić z wysokości i to też zadziała o, i tak dalej. To jest ciekawe co powiedziałeś, bo wydaje się, że następuje jakaś moda na tak. hack and Slashów, bo to samo Drugie, mówi się o of the się Path of Exile. Druga część Path of Exile ma być właśnie też Dokładnie. w tą stronę, dlatego, bo jak w pierwszej to był faktycznie taki clicker, że można było sobie puścić podcast i, i sobie wyklikać po prostu tą fabułę, której tak mało kto się interesował to w dwójce ma być jednak bardziej angażująca, chociażby przez to, że no dodano już dodge rola jakby domyślnie do, do tego do rozgrywki, będzie mniej przeciwników e, i też postacie są zbudowane tak, że będą wymagały większej uwagi. E, no, więc dobrze, dobrze, czyli widać właśnie jak e, tak naprawdę Souls-like staje się pełnoprawnym gatunkiem gry, który już nabył wszelkie cechy w zasadzie gatunku gry, czyli startując od pewnego tytułu mamy serię, mamy potem kopię, a teraz jej elementy przechodzą do innych gier. Tak a, propos, więc... a propos gatunku i pewnego tytułu, ja bardzo gorąco zachęcam wszystkich za 21 minut na, na bez życia, gdzie będę grał dalej w Dark Souls 3. I pokonywał bezimiennego króletko. Chciałem powiedzieć, że wczorajszy stream był jednym z najzabawniejszych w historii bez życia. Nigdy nie zostałem tak strolowany przez czaty. Było 360 osób, które trollowały mnie w nieskończoność tak bardzo, że musiałem wyłączyć tablet i nie mieć podglądu. I skończyło się największym epickim, <laughs> najbardziej epickim failem w historii tego, co, co zdarzyło mi się w grach na żywo i największym ambarasem, jaki mi się zdarzył. Także bardzo gorąco polecam. Ci, którzy widzieli. To wiedzą. Ale, wy, ale ty pan, nie grałeś w, w teraz we, w Włóczyki, a przypadkiem? Grałem. Grałem y, w Prima Aprylii, gra. Fantastyczna. Super gra. To Trochę jest... prosta, bardzo prosta, tak. ale przeuroczna. Ale, ale przeniesienie ja, ja... ilustracji to wy, Jansson do, do wersji cyw... To jest tak, to, tak jak y, m, moja koleżanka Joasia pięknie to ujęła w jednym z komentarzy. Ta gra naprawdę wygląda tak, jakbyś ożywił ilustrację z książki. Otwierasz książkę i masz grę. Uh, więc, więc przepiękne wrażenie to robi naprawdę przepiękne wrażenie panowie chciałem zapytać, czego można się spodziewać na waszych kanałach w najbliższym czasie Radku, spalmy to i napisy końcowe, czego można się u was spodziewać hmm, na no spalmy to będziemy się bawić pewnym nowym systemem jeszcze nie mogę za dużo mówić, ale mamy rzecz ponagrywane i będzie bardzo ciekawie też w końcu w niego zagrasz, więc przygotuj się okay. <laughs> na, na zaproszenie w przyszłości Szybciej niż później, oczywiście. E, a na napisach e, będą różne rzeczy. Fallout będzie na pewno. Fallout, Fallouta muszę szybko obejrzeć. Bardzo mnie Jara perspektywa, zapoznanie się z całością. Więc to będzie najbliżej, nie? Grzegorzu, no. co na Okiem Deva? Staram się nadrabiać zaległości newsowe i codziennie produkować jakiś odcinek, dlatego bo poprzedni tydzień cały spędzałem na remontowaniu nowego miejsca, do którego przeprowadzam się się. kwietnia. To już tak, tak, wszystko tak, że z jednym z właśnie dobrych rzeczy, która mnie spotkała w, już na początku kwietnia, ale i pod koniec marca to była właśnie gotowa fuga do płytek, dlatego bo nienawidzę mieszać tego gówna, a tutaj znalazłem po prostu gotowe rozwiązanie. Nie ma to jak sobie wyposażać i kafelkować samemu łazienkę. Polecam, fajna przygoda, ale. ogólnie sobie... że, przepraszam, że przerywam, ale fuga do płytek to był jednym z bosów, o którym miałeś powiedzieć tutaj, więc. No, dobrze, no, no właśnie. Właśnie o co chodzi z tą fugą? No, bo y wymieniam sobie kafelki w łazience i ja nienawidzę mieszać fugi, dlatego bo zawsze albo zrobię za gęsto, albo za rzadką, źle to siedzi po prostu i tak dalej, znalazłem gotową. Akurat w takiej ilości, jakiej potrzebuję, także stwierdziłem, że to jest bardzo dobre. Bo kiedyś mieszałem pół dnia i nie mogłem później tego gówno doczyścić i tak dalej, a tutaj znalazłem gotowe Uważa, Jak łączy słowa sam. filmów film mówię za gęsta, za rzadka, ale okay, no, nie no, wciąż no, bo wciąż wszystko się zgadza starym. Ale tak, ferietony cały czas są w produkcji, więc w końcu będzie, wy, może się zdarzyć tak, że w kwietniu wyjdzie kilka nawet, bo i o tym, czego gry uczą, i w końcu o komunikacji, i o, o, o optymalizacji, o co chodzi z upscalerami, bo dalej mam wrażenie, że troszeczkę albo producenci gier, a, a, głównie marketingowcy, przekłamują. Przekłamują o co chodzi w upscalerach, albo też trochę nie ma w tym zrozumienia, o co w nich naprawdę chodzi i co, co faktycznie dają, co na to wpływa, więc już był, było wymaganie od społeczności, żeby się tym tematem zająć. To też nad tym pracuje. Rysławie, co u ciebie? No, u mnie to jest. Poza tydzień Sekiro. Tydzień, co tydzień jest Grysław. Kolejny odcinek pewnie jutro rano nagrywam. Prawdopodobnie pojawia się troszkę materiały z VR-u. Będzie Thief, też kontynuacja. Pewnie będzie kolejna przygodówka filmu. bo zostały mi tylko dwie przygodówki filmu do przejścia, czyli Zack kraken i Labirynt. Ostatnio grałem w Labirynt, tak dla siebie i to jest, oj, to jest... Ciężko będzie to pokazać, bo to jest mocno to gra, ale spróbujemy. No i możliwe, że pojawi się też taki materiał, który chciałem zrobić dawno, dawno temu, kiedy książę Percy się pojawił o Historii, w sensie o postaciach historycznych w Prince of Persia, które są, zostały zaadaptowane do gry. Swoją drogą I, świetnie to robi ostatni Prince of Persia, jeżeli chodzi o. Tak, tak uh, no właśnie, właśnie na podstawie, tak Dariusza. mi zaintrygował ten, ten, ten. Właśnie o Dariuszu, no ty, na, na, o transmisjach o tym mówiłem, że ten Dariusz, bo było trzech Dariuszy, prawda? Mhm. Ten to jest prawdopodobnie ostatni, który był tam pokazany. No i różne takie mitologiczne wstawki. Plus w, zacząłem wrzucać na, jako shorty na YouTubie króciutkie informacje z angielskiego właśnie typu sk jak, skąd się wziął Tomb, skąd się wziął Raided, jak się, skąd się bierze Jail, co znaczy Haven, jaka jest różnica między Haven a Heaven i tak dalej. Z nowym mikrofonem nikt się nie zatrzyma. Mam nadzieję, nie wiem jak mnie dzisiaj było słychać. Bardzo ale... dobrze, super, super, bardzo super. dobrze. Cieszę się. Panowie, Ja mogę, mogę jedną rzecz proszę. dodać, bo jak było gierkowo, to w przyszłym tygodniu na napisach chcemy, bo przez to, że mamy nowe ramki i nowych rzeczy próbujemy, chcemy sobie w Helldivers pograć i trochę demokracji. Przeżenie demokracji. O. Tak, tak. demokracji. Tak, tak, <laughs> więc słyszeliśmy same dobre rzeczy, więc chcemy sobie pograć i, i się pobawić. No, więc zobaczymy jak to wyjdzie, jestem bardzo ciekaw. Wszystkie się... materiały reklamowe Helldivers są przewspaniałe, znaczy ta gra ma tak fajną stylistykę. I ta, tak, ja już się tyle, na, tyle się naoglądałem gameplayów, tyle tych właśnie materiałów, które chwalą tę grę i mówią, że wiesz, że te AA zajebiście zrobione, że, tak, że to jest ten dobry moment dla gier tego typu, nie? więc chcę spróbować i się pobawić. Panowie, dziękuję wam przepięknie. Radku, jeżeli tylko będziesz miał czas, jeżeli tylko będziesz miał ochotę, dołączaj do nas, bo Wybornie się dyskutuje i wtopy same się tworzą. Panowie, raz jeszcze Wam bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nam dzisiaj towarzyszyli i tym, którzy jeszcze będą nas odsłuchiwali z nagrania. Do następnego. Widzimy się. Mam nadzieję, że widzimy się bez problemu za miesiąc. Od razu mówię, przeprowadzam się w połowie kwietnia i tam jeszcze nawet nie ma internetu i nie będę miał warunków do mieszkania, więc dwa tygodnie będzie bez streamów, bez liveów. Mam nadzieję, że uda się wyrobić jakoś do początku maja i po majówce może uda nam się złapać. To tym miłym tonem. Do powodzenia w takim razie. Tak, ja no. i Grzegorz przeprowadzamy się w tym samym momencie, chociaż w różne miejsca, ale zmagamy się z dość podobnymi problemami. Także tak. Dziękuję Wam i do następnego. Hej. Pa. Pa. pa.